teraz? A teraz? A teraz? A teraz? Halo, halo. Kuźwa. Halo, halo. Kuźwa. Straszne szumy. Raz, 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 a teraz lepiej. Czekajcie, może się przeniosę na mój mikrofon w moim, przepraszam, laptopie, zaczynam tracić słowa. Sekundę. Dobra. Dobra.
O tak, a teraz może będzie lepiej. Dajcie znać. Bardzo was proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Policzyłem do sześciu. Dajcie, kochani, znać, czy słyszycie mnie normalnie. No, nareszcie, kurczę, ale was wytrzymałem. Już myślałem, że będziemy się przenosić na wiosenny termin. Zupełnie. Dobry wieczór wszystkim. Nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się miesiąc bity. Chyba bez dwóch dni. Ostatnio było bez takich cyrków. Kochani, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj żegnać zimę, jak nam znowu jakiś tu numer nie wyskoczy. Cześć, Adam, leśny człowieku. Wam podziwiam występy telewizyjne. Gratulacje. Witam wszystkich stałych bywalców. Bardzo mi miło was gościć. Niektórych pewnie kilkanaście razy już tutaj spotykaliśmy się wspólnie. A w sumie rozpoczynamy dzisiejszym wieczorem trzecią dziesiątkę naszych spotkań. A będzie to szóste z kolei nasze spotkanie lapońskie. Mieliśmy jeden przerywnik swojski nad Górnym Sanem, jak pamiętacie. Też nam trochę technika dała wtedy popalić, ale byliście bardzo wyrozumiali. I bardzo was jestem wdzięczny za tamto spotkanie, bo dużo w nie pracy włożyłem, a wydawało się, że wszystko legło w gruzach. No i teraz mam nadzieję, że nie powtórzymy tej historii. Zerkam sobie, czy wszystko jest tak, jak miało być w założeniu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Może dźwięk nie będzie taki czysty jak ostatnio, bo mikrofon bardzo fajnie się spisywał, ale dzisiaj popatrzcie, zawiódł. Bywa i tak. Trzecia dziesiątka spotkań i po raz kolejny. I oczywiście nie po raz ostatni, ale po raz ostatni tej zimy, która w moim przypadku no, nie była zbyt imponująca. Wiecie, co się dzieje dookoła, też was to dotyka. Tomek Świst kłania się z Irlandii wszystkim, którzy mnie nie znają. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, czego się tutaj po mnie spodziewać. Natomiast wszystkich nowych gości, których awizowało się parę setek, przynajmniej na linku do wydarzenia, bardzo miło mi gościć. Kochani, opowiadamy sobie na tych spotkaniach o tym, co udało mi się w życiu przemierzyć. Często w dalekich stronach i tak jak już wspominałem, na dalekiej północy gościmy całą tą zimę, tą dziwną zimę pandemiczną, covidową, gdzie jeszcze dalej nam się zrobiło do tych sercu bliskich stron. Natomiast wspomnienia są ciągle żywe i tym się dzielimy. I w nawiązaniu do naszej wyprawy sprzed miesiąca, gdzie wędrowaliśmy sobie w górę Ivalojoki Złotonośnej w Laponii Północnej, od kabiny do kabiny, dzisiaj przeniesiemy się dosłownie po sąsiedzku w rejon tajgi na północ od rzeki Iwalo, w dzicze, sławne dzicze, tajgę Hammas Tunturi, Hammas Kaira, tak ta kraina się nazywa, Laponia Północna, obszary pomiędzy tym wschodem, nad którym tak wiele się koncentrowałem w naszych spotkaniach grudniowych, styczniowych, nad Laponią Wschodnią, gdzie rozgościł się park Urho Kekkonena, aż po granicę rosyjską i pomiędzy tymi właśnie krainami na wschodzie, a wielkim, największym fińskim parkiem narodowym Lemmenjoki na zachodzie, już w okolicach granicy z Norwegią, pomiędzy tymi dwiema krainami, bardzo podobna, bliźniacza, pagórkowata, gęsto zalesiona, ale też i tundryczna miejscami, bagienna, jak to w tej Laponii, takiej nieprzyjaznej, a tak bardzo magnetycznie przyciągającej nie tylko moją uwagę w ostatnich sezonach, bywa kraina Hammas Kaira. Dzisiaj się tam wybieramy. Słuchajcie, oficjalnie to przejdziemy sobie na mapie. Czekajcie, bo muszę zebrać myśli po tym wszystkim. Dobry wieczór, bo widzę, że nas przybyło. Mieliśmy nerwowy start. Kochani, wspominałem o tych naszych spotkaniach, więc tu w ramach wstępu chciałem serdecznie wszystkich zaprosić do
do odtwarzania sobie tych zarchiwizowanych naszych audycji, jeśli komuś się podobało, albo ktoś, mam często zapytania, gdzie można znaleźć nagrane programy. YouTube, kanał Jauru ku chwale ciszy, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. Wszelkie możliwe materiały są tam archiwizowane, zajawki do naszych spotkań, zarchiwizowane też fragmenty takie dokumentujące moje podróże syberyjskie. Możecie sobie tam zajrzeć, a nóż Wam przypadnie do gustu. Poza tym planuję w najbliższym czasie jakieś cykliczne publikacje właśnie karpato-lapońsko-uralskie, ale również i przekrojowe w tematyce podróżniczej, ale też, jak wiecie, często, a nawet dominują własne przemyślenia związane z tym wędrowaniem po świecie. Także to wszystko znajdziecie na Jauru ku chwale ciszy na YouTubie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Lodowy.pl wciąż żyje, stara strona, i te wszystkie 20 spotkań, które są tutaj na tym plakacie wyszczególnione poprzednie, znajdziecie tam, jak również na tym profilu facebookowym, na których mam przyjemność Was właśnie w tym momencie gościć. Kochani, wracamy na północ. Wszystko jest dobrze, tak? Bo już mam wątpliwości co do tego dzisiejszego pychowego startu. Wracamy na północ, pójście. Rozległość Finlandii, o której tyle razy już sobie rozmawialiśmy, z południa od Helsinek, 1000 kilometrów na daleką północ w rejon jeziora Inari, ten wielka, wielka, postrzępiona, błękitna plama po prawej stronie tej czerwonej kropki na tej mapce, która to czerwona kropka obrazuje nam właśnie dzicze Hammastunturi. Dobry wieczór, Maćku, jesteś zawsze. To są właśnie dzicze Hammastunturi, Hammaskaira, tuż na zachód od miasteczka Ivalo, do którego Ivalo w normalnych czasach i okolicznościach możecie przylecieć sobie samolotem lokalnym, powiedzmy, krajowym z Helsinek. Są połączenia doskonałe i z Warszawy, i z Europy, także można z samego lotniska, jak Wam to ostatnio udowodniłem, na Ivalojoki ruszać już bezpośrednio w teren, do pierwszych kabin poukrywanych w tajdze okolicznej. Czerwona kropka, na lewo Lemmenjoki, o którym Wam wspominałem, na prawo rejony parku Urho-Kekkonena, również bardzo rozległego, jezioro Inari, i tak to wygląda na mapie w Finlandii. 200 mniej więcej kilometrów nad koło podbiegu Nowe w rejonie Rovaniemi. Do Rovaniemi też się możecie dostać oczywiście samolotem, zwiedzić sobie tą zabawną wioskę Świętego Mikołaja, nazwijmy to Santa Clausa, i stamtąd też ruszać, eksplorować daleką północ. A Hammaskaira, miejsce sławne, tajemnicze, trochę legendarne, powiem Wam, przykuwało moją uwagę od moich pierwszych wizyt w Finlandii i tak się składało, że zawsze miałem ją na celowniku, aby te rejony, w których Was dzisiaj zabieram, właśnie te tak wyglądające z Google'a, nic tutaj charakterystycznego jakby nie widzicie, ale taki trójkąt punktów charakterystycznych na mapie Inari, Ivalo i Kuttura. Wszystkie miejscowości bardzo małe, szczególnie ta Kuttura, słuchajcie, w której byliście ze mną miesiąc temu, chyba najbardziej oddalona osada w Europie, nie licząc Rosji, schowana w głębi tajgi, z jedną drożyną właśnie łączącą ją ze światem, gdzie to Samowie, ale też i Finowie obecnie w sile kilkudziesięciu osób sobie pomieszkują w najspokojniejszych okolicznościach, jakie tylko na planecie chyba sobie można wyobrazić. Byliśmy tam ostatnio, odsyłam naszych nowych gości, którzy nie oglądali poprzedniego, nie byli z nami na poprzednim wieczorze. Można tam zajrzeć i sobie tą kulturę, którą macie tutaj na mapie, nad rzeką Ivalojoki, to wcięcie doskonale widać, mam nadzieję. Zwiedzaliśmy sobie Ivalo, nazwijmy to jedna z dwóch stolic, szumnie nazwijmy to tak, Laponii. Niedaleko jest Sariselka, kurort. To jest bardziej na południe, natomiast na północ, już bezpośrednio nad zatokami południowo-zachodnimi, jest tego wielkiego jeziora Inari, świętego jeziora ludów samijskich. Miasteczko Inari, a po środku te rejony takie jeziorne, pagórkowate,
lesisto-tundryczne, to są właśnie Dicze Hamastunturi, 1800 nieco ponad kilometrów kwadratowych, mniej więcej z północy na południe około 50 kilometrów i tak samo w rozciągłości ze wschodu na zachód. A więc samo serce Laponii, miejsca o tyle legendarne, że ze skąpą infrastrukturą, naprawdę jak wszędzie ona jest niewielka, w parkach narodowych nieco bardziej jest to zagospodarowane, tak w Hamastunturi słynie z tego właśnie, że to jest najprawdziwsza lapońska dzicz. Czerwoną kropeczką na mapie oznaczyłem Wam najwyższą górę w całej okolicy, wokół której jak gdyby osnuwa się wędrówka zawsze w tych rejonach. I Hamastunturi zawsze było moim marzeniem już od roku 2011, kiedy to po raz pierwszy byłem na dłuższej takiej wędrówce w Laponii właśnie późno jesienną porą, kiedy to ta cisza stumilowego lasu rozbrzmiewała w górach, a w grudniowej opowieści rozbrzmiała na naszym tutaj profilu, gdzie się spotykamy. Ani tak to bywało i kiedy w 2012 roku wybierałem się po raz pierwszy zimową porą do Laponii, wylądowałem na Iwalojoki właśnie z takim celem, by eksplorować dzicze Hamaskairy, co jednak uniemożliwiły mi śniegi. Nie byłem przygotowany wtedy na takie okoliczności przyrody, jakie zastałem. Pierwsze kroty zapłoty, więc trzymałem się rzeki i po paru karkołomnych tam trawersach na zachód zmieniłem wtedy plany. No ale frycowe trzeba było zapłacić na nartach backcountry i w połowie marca drugiej nie dało się zupełnie wejść w te przegłębokie śniegi. Podobnie było w roku 15, kiedy robiłem pierwszą laponiadę półtora miesięczną ze wschodu od Naruski do Sariselki i dalej. Hamastunturi mnie ominęło. W 17 roku nie było łatwo ze względu na pękające lody na Iwalojoki. Natomiast w 18 roku wreszcie przy tej największej zimie ostatnich sezonów pod względem mrozu, zdecydowanie najzimniejszy sezon 2018, tak wtedy wreszcie Hamaskaira otworzyła przede mną swoje podwoje. I co ciekawe, nie robiłem tego z rzeki Iwalo, tej złotonośnej Iwalo, nad którą byliśmy ostatnio, tylko od północy, od strony miasteczka Inari. Postanowiłem to załatwić. I jeżeli jesteśmy w Inari i tutaj jesteście ze mną przy starej chatce, która stanowi cel spacerowiczów, przyjeżdżających do Inari, też miejscowych, chodzących tu na spacery z pieskiem sobie nad rzekę Jutuanioki, taka mała chatka Hapakoski ugości wędrowca również i gościła mnie dwukrotnie w tamtych latach. A w roku 2018 dotarłem tu po całych ponadmiesięcznych peregrynacjach na wschodzie Laponii przy najcięższej lutowej zimie i w połowie marca mniej więcej zameldowałem się w Inari, trochę relaksując po tych wszystkich moich przygodach w Tuncy, o których Wam opowiadałem w tym perłowym miesiącu lutym 2018 roku. Na Hapakowskim poodpoczywałem, powspominałem stare czasy i stąd wybrałem się na widokowe od samo nad Inari. I tak sobie zaczniemy dzisiejszą naszą opowieść. Nie bezpośrednio Was zabiorę te wszystkie arktyczne, borealne dżungle w Hamaskairze, tylko spojrzymy sobie na nie z góry. Trochę panoramicznie, bo od samo jest bardzo ciekawym miejscem, nawet gdybyście byli kiedyś w Laponii nie z zamiarem jakichś ekstremalnych przepraw wielotygodniowych, to przyjeżdżając samochodem sobie z Inari, korzystając z takich przybytków, jak tutaj widzicie, w pełni zimy, w innej porze roku na przykład możecie sobie wejść na punkt widokowy, z którego na parę dziesiąt kilometrów zobaczycie horyzonty lapońskie. Tak on tutaj sobie wygląda. Dobry wieczór, Pani Elu, wreszcie Pani dotarła. Bardzo mi miło Panią widzieć. W samą porę też, bo mieliśmy trochę problemów technicznych, ale już zapomnijmy o tym. Zagłębiajmy się w teren. Kochani, od samo 418 zaledwie metrów nad poziom morza, jak to wszystko skromnie brzmi, prawda? Jednak będąc na północy, o czym wielokrotnie Wam opowiadałem, jakoś inaczej się postrzega i przestrzeń, i te góry. I często będąc w terenie zupełnie łagodnym, jeśli chodzi o wymagania techniczne, czujemy się często jak w górach, a wszystkie dopusty pogodowe dają nam się tak we znaki, jakbyśmy byli w górach wysokich. Jest to jednak daleka północ i musimy być przygotowani na rozmaite niespodzianki. Tutaj przepiękna, słoneczna pogoda,
Po mroźnej nocy na Hapakowski Bystrzach, w okolicach Inari, spójrzmy, jak ten świat lapoński wygląda sobie właśnie na pograniczu jeziora Inari, tego olbrzymiego, i horyzontów Hammas Tunturi, Młotka Tunturi, aż po Lemnioki, Laponia Północna, słonecznego dnia, żebym wam nie skłamał, to jest 13 marca 2018 roku. Tamtego dnia zostawiłem sobie rzeczy w tej maleńkiej chatce, której wam dzisiaj nie będę przedstawiał. Pisałem o tym Lapoński Czwartek na grupie wiatingowej. Kto tam zagląda, to pewnie ją widział ze 2-3 tygodnie temu. Była ta prezentacja. Natomiast tutaj no, samo wybrałem się tylko z paroma pierdołkami w sankach, zostawiając całą żywność na dole. Nie miałem tu zamiaru spędzać nocy, no ale tak się pięknie wyiskrzyło, a widoki zapierały dech w piersiach. Takie jak widzicie, że ta góra miała mnie zatrzymać na tą noc, nim lasy Hammas Tunturi w borealną puszczę się zagłębiłem. Spójrzcie, no zupełnie turystycznie to wygląda, mówię, i niedzielny turysta tutaj dotrze. No zimą jest trochę bardziej kłopotliwie, ale bardzo przyjemna wycieczka narciarska. Jak widzicie, z Inari 9 km, 2-3 godzinki marszu, na nartach bardzo przyjemnie. I docieramy na szczyt wzgórza, z którego mamy dookolną panoramę, a na samym środku, no jakże mogłoby być inaczej, to co cieszy takiego jak ja i takich wielu, których tu dzisiaj z nami jest najbardziej, a więc porządna, porządna chatka. Użytku dziennego niby tak, ale jednak dawna wieża obserwacyjna, generalnie takie miejsce obserwacyjne dla zagrożenia pożarowego. Takich w Laponii miejsc jest bardzo dużo. Ona właściwie no, dalej może ku temu służyć, no, ale technika poszła do przodu przez te wszystkie dziesiątki lat, więc generalnie jest to miejsce przytulisko dla turystów. Tamtego dnia, taki piękny dzień, spójrzcie, nie było tu żywego ducha, więc postanowiłem sobie ją obmieszkać. I tak to wygląda w środku. Bardzo sympatycznie, butla gazowa też się znalazła, więc Metsähallitus, Lasy Państwowe Finlandii, jak zwykle spisały się na medal. Piecyk, koza, zapas drewna był, także od samo ugościło mnie na samym wstępie, na przełomie tych etapów mojej długiej wędrówki 2018 roku, a naprawdę zima 2018 była konkretna, solidna. Względem śniegu pobiła ją ta ostatnia, nie mówię o tej naszej nieszczęsnej obecnej, z której niestety nie dane było mi wiele skorzystać, natomiast 2020 to była najbardziej śnieżna zima na przeciąg parunastu lat na dalekiej północy. W Helsinkach nie było, wyobraźcie sobie, w ogóle śniegu przez całą zimę, stałej pokrywy, natomiast na północy było 2,5 metra na płaskim. I trwała ona do czerwca, także wyobraźcie sobie, jak to w praktyce wygląda. Jesteśmy na Otsamo, spójrzcie, jest różne tutaj pamiątki, mumie i też ślady bytności naszych polskich wandali. Dzisiaj to znalazłem, to zdjęcie w jakimś archiwum w ogóle. Zawsze jednak mnie cieszą ślady, jakie rodacy zostawiają, chociaż mogliby tu akurat nie rzeźbić. No ale powiedzmy, tak to się zdarzyło. Spójrzcie, jezioro Patari w okolicy i spojrzenie w kierunku zachodnim Laponii, a widzicie całkiem górzyście w tym rejonie. Tak, i cały horyzont zasłany wzgórzami, lasami. Generalnie tajga sosnowa już, jesteśmy bardzo daleko na północy, tak gwoli ścisłości, to też pewnie nieraz już wspominałem, jak ktoś nie wie, są to najbardziej północne lasy naszej planety. I o ile te świerczyny świeczkowe, jak ja o nich mówię, kształtne, z nad Jaurujoki na przykład, ze wschodu, tak niesamowicie wyglądają i przypominają i literaturę, i te obrazy, które znamy z Jacka Londona, z Yukonu, tak tutaj w tym rejonie generalnie dominuje sosna. Sosna. I to jest spojrzenie, słuchajcie, od samo właśnie na rejon Hammas Tunturi. Patrzymy na południe ze wzgórza nad Inari. Panorama. No i jeden z najbardziej malowniczych położonych sraczyków w Laponii. Jak wiecie, w Finlandii kultura wysoka obowiązuje. Obejście tych chatek, przez które was oprowadzam podczas tych naszych spotkań i dzisiaj też będzie to główny motyw naszej wędrówki, bo taki też był mój cel. Jest zawsze zadbane i tak wygląda właśnie infrastruktura w dzikiej przyrodzie w Finlandii. Tak też Finowie
sobie to organizują i jest to niezwykle pociągające, jak to się wszystko tam odbywa. Spójrzcie tutaj, jeziora na północ od wzgórza Otsamo i na horyzoncie właśnie połączenie tych wierszyn już w rejonie Lemenioków, a na prawo bardzo ciekawe dzicze w rejonie Karigasniemi nad rzeką Taną na północ Motka Tunturis. Bardzo gorąco mi polecane miejsca przez moich przyjaciół fińskich. Nie dane mi było jeszcze, tylko przejeżdżałem tamtędy. Tutaj właśnie widać góry nad Młotką, parędziesiąt kilometrów w linii prostej z miejsca, które je widzimy. No i nieprzebrana tajga po drodze. Zimą przebywalna tylko na nartach porządnych, długich. W kopnym śniegu jest to wszystko bardzo trudne. Tutaj macie połowę marca, śnieg już nieco zsiadły, ale bardzo, bardzo duże, ciężkie mrozy nie dawały za wygraną. Pod stopami rzeka Jutuanioki i za tą doliną już tam widać zatoki jeziora Inari. To są właściwie przedmieścia tego małego miasteczka Inari, gdzie znajduje się też Muzeum Sida, wspominające kulturę Samów, Lapończyków, ludów tubylczych. Wspaniałe miejsca, godne właśnie odwiedzin dla turysty, również samochodowego, nie tylko wędrowca szukającego atrakcji w dziczach. Tak jak Wam wspominam, piękny dzień z cudownym wieczorem, kolory przeszły od tej bieli z błękitem przez oranże do purpury, jak to zwykle w górach bywa. Fenomenalny mi się dzień trafił, stąd dzielę się z Wami tymiż widokami ze wzgórza Otsamo nad Inari. Można się poczuć jak w górach wreszcie. Moja stała tendencja, słuchajcie, do chodzenia po tych wszystkich tajgach, zawsze znaleźć jakiś punkt widokowy, by móc spojrzeć na świat z wysoka, i to nie jest wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Znacznie trudniejsze niż jakąś znaleźć polankę w Beskidach czy w Gorcach i spojrzeć w kierunku teatru i się zachwycić. Tutaj to wszystko jest trudne, ale być może właśnie, że jest tak trudno osiągalne i wymaga tyle wysiłku, daje tyle satysfakcji też w ramach odkrywania tajemnic tych wszystkich wielkich, rozległych obszarów, bo to, co ja Wam mówię teraz o parkach narodowych, o Lemeniokach, o obszarach dziczy, tak naprawdę to jest wszystko jeden system dzikiej przyrody nieprzebrany po horyzont, aż te lasy na północy przejdą w tundry i potem już mamy czystą goliznę aż po wybrzeża mórz arktycznych, tak? Popołudnie na Otsamo spojrzenie właśnie w kierunku Lemenioków, a tutaj macie w pełnej krasie południowo-zachodnie zatoki jeziora Inarijärvi z miasteczkiem u stóp na dole. Jeszcze tam słoneczko pada i kolejna mroźna noc zanosi się na nią. Powiem Wam, że w 2018 roku, kiedy w Laponii spędziłem prawie 2 miesiące, non-stop będąc na zewnątrz właściwie, od kabiny do kabiny, od Tuncy przez Itakaire, przez Koiliskaire, Sariselkę, do Hammastunturi właśnie, na Tivaloyoki zakończyłem, tak miałem pogodę słoneczną niemal cały czas i te mrozy. Tak to wygląda wszystko z wysoka. Piękny dzień marcowy na wzgórzu Otsamo nad Inari. Zachód słońca, no i oczywiście, jak to zawsze w Laponii, wzgórz polarnych nigdy za wiele, więc i na Otsamo liczyłem na spektakl. Może nie był on jakoś najbardziej efektowny, ale niezwykle ucieszył, kiedy w takiej to kapsule pod milionem gwiazd przebiegły po niebie te seledynowe smugi. I tak na moim takich tam herbatnikach wytrzymałem sobie od południa do rana dnia następnego, nim kontynuowałem moją właściwą wędrówkę. A Otsamo, zapiszcie sobie to wszyscy, których do Finlandii ciągnie i którzy planują sobie przejazd jakiś taki kempingowy. Nie zapomnijcie o tym miejscu, bo daje ogromną satysfakcję. Następnego dnia widzicie stalowe niebo, czyli wracamy do standardów, ale wcale mówię nie takich powszechnych tamtej zimy. Samotna chatka, trzeba było się pożegnać i zejść z powrotem nad rzekę zamarzniętą, odnaleźć cały dobytek,
coś podjeść, no i ruszać od północy. Ostatnie spojrzenie na Otsamo, widzicie chatkę na szczycie. No i takim niepozornym terenem, trawersami leśnymi. Szczęśliwie, słuchajcie, nie wiedziałem nawet wcześniej wiele na ten temat, ale w głąb dziczy Hammastunturi wchodzi szlak skuterów Iwalo Inari, który przecina te pustacie, te obszary dzikiej przyrody i postanowiłem oczywiście z niego skorzystać, no bo mówię, to nie były pierwsze dni mojej wyprawy, ja już byłem wyprany konkretnie, więc skorzystałem z założonego śladu i zacząłem pchać się w głąb, w kierunku południowym tym razem, z zamiarem dotarcia do pierwszych kabin. Schodziło mi to bardzo długo, dzień był o taki sobie, jak widzicie, a więc dość skromnie wyglądający w scenerię. Ale pod koniec wreszcie podarzyło się szczęściem i już tak cierpiąc na brak wody przez cały ten parunastokilometrowy marsz, zajęło mi to jakieś 18 kilometrów, więc do wieczora z Chapakowskich, z Bystrzy na Tytułanioki dotarłem nad jeziorko bardzo ładnie położone. Oczywiście w zimie to wygląda wszystko jak polanka, ale ślicznie położone pośród wzgórz z taką właśnie szałasochatką nad Kuoppajärvi. Nad Kuoppajärvi, nad którym gościli kilka dni przede mną Marcin Żurek z Krzysiem Truszem, chłopaki, których nigdy nie spotkałem, powiem wam, a po których śladach nieraz wędrowałem i wspomnienia których znajdowałem w książkach gości w najrozmaitszych, najdzikszych miejscach. I tym razem w 2018 oni gościli dosłownie kilka dni przede mną na tych szałasach, udając się w rejon chatki Sąpio. Wtedy takie były chyba nasze wspólne marzenia. Marcin, jeśli jest z nami, to potwierdzi. Ja też miałem takie zamierzenia, ale zima jeszcze była przepotężna, a trzeba było jakieś priorytety przyjąć, więc nad Kuoppajärvi spędziłem sobie noc, licząc, że spotkam chłopaków gdzieś na trasie swojej wędrówki. Spokojny wieczór, słuchajcie, miejsce uczęszczane przez wędkarzy na lodzie. Widzicie, szlak skuterów w takich miejscach odludnych jest zaznaczony, tak jak tu widzicie, takimi kołkami ze skrzyżowanymi belkami. Jeziorko o poranku tak się prezentowało. Pojawił się nawet jeden wędkarz, także było miło trochę pogaworzyć. Ja specjalnie tam już nie... Ani było ciepło, ani było zimno, pamiętam, na tym Kuoppajärvi. Sympatyczne miejsce, aczkolwiek to jeszcze nie serce tego, do którego odmierzałem, ale miło było to wyeksplorować i w takiej scenerii dnia planować dalszą eskapadę. Śniadaniowa pora, a wokół takie oto wzgórza. Ani to Tatry, jak widzicie, ani nawet Beskidy, ale jednak respekt przed dziczami lapońskimi. Doświadczenie nauczyło mnie mieć. Piękna, piękna zima roku 2018. Śliczne słońce i już stosunkowo długi, 100-godzinny dzień, którego bardzo szybko przybywa po nocy polarnej zawsze. Będących pierwszy raz w Laponii właśnie w takim okresie, bądź bardziej wiosennym, to zawsze... Może nie wiem, jak ktoś nie jest przygotowany, tego to trochę dziwi, bo przyjeżdża na zorze polarne, a tej nocy zaczyna ubywać. Oczywiście zorze jeszcze się trafiają i to wspaniałe. Poczekajcie, to zobaczycie. Natomiast ten dzień jest bardzo długi i już można sobie te batalie śnieżne rozkładać w czasie. Chociaż w moim przypadku, o czym się dowiecie dzisiaj też, różnie to bywa. A co do pogody w Laponii, spójrzcie tylko na ten wpis. Mam nadzieję, że się wam wyświetla w miarę wyraźnie. Nad Kuoppajärvi znalazłem taki wpis letni jakichś chłopaków z Polski. 2017 rok, sierpień, a więc no lato, nie? Przyjechali sobie powędrować po Laponii Północnej. Widzieli nie góry pewnie, no to co tu nas czeka? No to pochodzimy od chaty do chaty, będzie fajnie. A tu spójrzcie, jakie tutaj słownictwo jest używane. 10 dni z deszczem, odechciało im się wszystkiego. Tak to wygląda w Laponii. Bądźcie na to zawsze przygotowani, jak się tam wybieracie, że to jest kraina niepogód, także nie można na wiele liczyć. Natomiast jeszcze raz się powtórzę, w 18 roku, w tym pięknym sezonie, zakończonym spotkaniem z księżniczką, o której wam tyle opowiadałem, pogoda mi wyjątkowo sprzyjała, mróz mi zupełnie nie przeszkadzał.
Oczywiście, kiedy dawało się znaleźć schronienie, a z tym różnie bywało, ale generalnie chwaliłem sobie te warunki i tak sobie zaczynałem moją wędrówkę przez Hammastunturi. Nie mogłem się doczekać już zobaczenia góry i poszukania tych wszystkich miejsc, które na jednej mapie jeszcze są, na innych mapach już ich nie ma. Oczywiście chodziło mi o stare kabiny traperskie, które znaleźć w takim sercu zimy to jest zawsze wyzwanie i na tym właśnie polegała cała ta motywacja eksploracyjna rejonów, gdzie chciałem przedrzeć się przez całą tą krainę w rejon rzeki Iwalo na finał, tam gdzie byliśmy miesiąc temu i znajomymi traktami po lodzie wrócić do cywilizacji. Chłopa Jarwi, słuchajcie, popatrzcie, nie zawsze te chaty są takie zmurszałe i zamszałe. Szałas zupełnie odnowiony, jak widzicie. On zdaje się z 2014 roku jest. Fajne miejsce, też mówię dla wędkarzy, wielka gratka. Tutaj ślady mojego gościa. Taka oto piramidka ze śniegu, sympatycznie wyglądająca o poranku. Skutery cieszą, słuchajcie, po tylu tygodniach i tylu przygodach skutery cieszą i zawsze liczycie, że ktoś wam ten wytrasuje, zrobi ślad, żeby nie mordować się z tymi ciężarami aż tak bardzo, ale jak trzeba, to trzeba. Tym razem tutaj w tym rejonie było zupełnie jeszcze cywilizowanie, więc kulturka, buzia do słońca i można ruszać przed siebie. Pożegnanie z Kłopa Jarwi, aż zrobiłem zdjęcie pojedynczego świerka, bo jak wam wspominałem, sosna dominuje tutaj w tej okolicy już zupełnie, bo realne lasy już są tak daleko na północ, że świerki rosną z rzadka i tylko w miejscach, gdzie mają ku temu warunki. To był, pamiętam, pierwszy świerk na mojej trasie i uczciłem go tym zdjęciem, idąc od północy na południe. Śliczne, wielkie, monumentalne sosny. I przeciskając się przez te wzgórza, słuchajcie, już miałem raptem 4 km według mapy do jeziora Hammasjärvi. W samym dokładnie środku dziczy Hammastunturi jest wielkie jezioro, mnóstwo zatok i tym jeziorem miałem wędrować calusieńki dzień. I tak też się stało. Spójrzcie, wchodzimy na taflę jeziora. Po drodze no takie przypadki. Jakoś z reniferami nie miałem przyjemności w tych dniach. Jak wiecie, bywały bardzo gęsto na mojej trasie w innych miejscach, gdzie was oprowadzałem. Natomiast tutaj było raczej spokojnie, no i tylko się takie pamiątki zdarzyły. Nizina Mazowiecka pozdrawia, tak? Pozdrawiam, Marcin, serdecznie. I na jeziorze Hammasjärvi miałem bardzo świetny ślad tego szlaku skuterowego między Inari a Iwalo, który tak śmiało przecina dzicze Hammastunturi i na horyzoncie zaczęły pojawiać się śnieżne, białe kopy, takie bałuchy, w których próbowałem odnaleźć główny szczyt Hammastunturi. Tam też zmierzałem i wreszcie popołudniową porą z nad tafli jeziora pojawiło się właśnie to wzniesienie. Ktoś się może zaśmieje, że to cóż to za góra, cóż to za osiągnięcie. Tak, ale przez całe lata nie mogłem jej nigdy dostrzec, słuchajcie, bo w tych głębokich śniegach nad Iwalo, czy przedzierając się przez tajgę właśnie na południu, czyli zawsze coś stawało na przeszkodzie, żebym się w tę okolicę mógł zapuścić. To była pierwsza moja szansa i w tak cudownej pogodzie zmierzałem ku najwyższej górze całej okolicy, sławnemu Hammastunturi, od którego cały obszar dziczy wziął nazwę. Zbliżając się do samej góry, do samego masywu, który znosi się na 530 metrów nad poziom morza, no, obfotografowałem go sobie dokładnie, ale po drodze miałem przygody, powiem wam, takie, które są chyba tymi z najmniej przyjemnych. Kiedy to zima w Laponii marcowa, nazywana wiosenną, a dla nas to są ciągle te straszne mrozy z naszego punktu widzenia, ale na rzekach, na jeziorach, w miejscach bystrych zdarzy się, że zacznie pękać. No i miałem tutaj trochę pietra, bo na Vuorhajärvi, pamiętam, takie brunatne wody jeziora niestety pokazały mi się pod moimi sankami, pod moim ciężarem.
No i było trochę nerwowo, powiem wam. Celem było znalezienie chaty, najstarszej chaty pod tą górą, którą widzicie. I żeby tam dotrzeć, to trudno było, żebym gdzieś brodził w śniegach z metrowymi zaspami. Trzymałem się tego szlaku skuterów, który biegł, miałem nadzieję właśnie do tego obiektu, o którym cały czas przemyśliwałem. No ale po drodze zdarzyły się takie przygody i trzeba było trochę pełzać, żeby nie potracić sprzętu i zdrowia w tych otchłaniach wodnych, które zaczęły się przede mną pojawiać. Jakoś boczkiem się to udało, ale kosztowało mnie to mnóstwo wysiłku. Dzień był bardzo długi, był i ładny, i nieco śnieżny. No ale oczekiwałem finału, prawda? Szczęśliwego. Przy tak cudownie wyiskrzonej pogodzie, no to nie tylko... To było właściwie pewne, że mróz w nocy sięgnie minimum minus 30 stopni, więc dobrze, po takim wysiłku no to tylko się myśli o już o ciepłym jakimś posłaniu, o napaleniu w piecu i o regeneracji. Hamma Stunturi zbliżało się do mnie, ja się zbliżałem do Hamma Stunturi, pustka cisza i wreszcie pokazała się moim oczom taka piękna chatka w zachodzącym słońcu na upłazach wzgórza. Jak widzicie, no musiałem sobie ją tutaj obmacać, obejść dookoła, pofotografować, nacieszyć się widokiem i wtedy nastąpiła sytuacja, która zawsze przyprawia człowieka o, no o, jakby to powiedzieć, zawód jest tak srogi, że można by załamać ręce, gdyby nie było tak zimno i nie można tego zrobić. Chatka okazała się zamknięta na stos pustów. Byłem bardzo zaskoczony, bo wydawało mi się, że z mojej lektury tych wszystkich źródeł na temat kabin w okolicy trafiłem na chatę pod Hamma Stunturi i ona nie ma prawa być zamknięta. Okazało się, że jest tak zamknięta, że nie przebije się przez żadne okienko, a jest godzina już tak późna, że nie pozostawia mi to żadnego w ogóle pola manewru. No i co tutaj robić? Takie ładne miejsce, taka piękna chatka, w środku prycze. No i cóż, no. Trzeba było jakąś decyzję podjąć, no bo nie będę w zaspie spał po takim dniu, na takim zmęczeniu, więc jedyną opcją pozostał parunastokilometrowy wycof na zachód z powrotem przez te jeziora pękające i dalej w kierunku Ivalo nad jezioro Rautujarvi, nad którym wiedziałem, że jest kabina i że z niej będę mógł skorzystać i ewentualnie przemyśleć dalsze plany, odpocząć po takich peregrynacjach ciężkich. Strasznie było żal, bo no, poczułem się oszukany wręcz, dochodząc tutaj, ale to nie jest pierwszy raz w Laponii tak i niestety trzeba wdrożyć wtedy plan awaryjny i dać siebie wszystko po prostu. Bywa tak. I o saunie, tak jest. O saunie to ja tutaj nie marzyłem, ja tutaj marzyłem tylko o tym, żeby przed tym mrozem, który miał zaraz mnie usiec, się schować po prostu. Nawodnić, schować i myśleć o dniu jutrzejszym albo o jeszcze jednym, odpocząć trochę po tych wszystkich tygodniach, bo jednak to wszystko było w kościach już i w mięśniach. A tutaj trzeba było gnać, słuchajcie, przed siebie te paręnaście kilometrów na zachód. Mróz stężał, po swoich śladach wróciłem do rozdroża i wreszcie około godziny 22, manewrując to lasami, to bagnami, wyszedłem na taflę Wielkiego Jeziora. I jak tylko wyszedłem na taflę Wielkiego Jeziora, gdzie mróz, jak się potem okazało, był minus 36 stopni, po tych nastu godzinach to naprawdę jest już temperatura odczuwalna, chociaż człowiek jest w takim nastroju i w takim amoku, że niby mógłby po prostu biec przed siebie cały czas, ale wie, że to się może źle skończyć. A tu nad głową, słuchajcie, taki cudowny spektakl się rozpętał, więc trzeba było podmrażać ręce, dłonie. I na tym Rautujarvi, na którym się znalazłem, które było moim celem i które miało mnie doprowadzić do chatki, zacząłem podziwiać to, co się przed moimi oczami dzieje i to, co wy widzicie teraz. Różnie bywało w tej mojej karierze lapońskiej, jak wam wspominałem, z tymi zorzami, z tymi aurorami na niebie. Po fińsku one zwią się revontulet. Uciekały mi przez parę ładnych zim, nim dały mi tą satysfakcję te lapońskie nieba z zorzami. I to był jeden z tych momentów,
w roku 2018, kiedy zorzowisk nie brakowało, na Rautu Jarmi. Po prostu rozłożyłem się na tafli jeziora i podziwiałem te roztańczone piaski na niebie. A gdzieś na horyzoncie, wśród tych purpur, być może już światła miasteczka Ivalo, być może. Absolutna cisza, trzaskający mróz, głowa pijana już ze zmęczenia i to na niebie wszystko dziejące się, niewiarygodne zawsze zjawisko, które tak powszednieje ludziom tam mieszkającym, jest to dla nich codzienność zimowa, tak? Natomiast dla nas zawsze to jest coś niezwykłego naprawdę, wprowadzającego człowieka w jakąś zadumę, takie zamyślenie, cóż to Pan Bóg stworzył, że dzieje się przed nami takie cudo. Tym razem były limonkowe, seledynowe, zielonkawe, a więc dość standardowe, natomiast te czerwonawe, krwiste, które przechodzą przez te wszystkie odcienie pomarańczowego, to jest rarytas. Kiedyś mi się zdarzyło, ale jak zwykle w okolicznościach, gdzie nie było nawet możliwości złapania aparatu do ręki, było albo tak zimno, albo tak wykańczająco. Tym razem jakoś się powiodło. I przed tym zdjęciem jeszcze ważne wyjaśnienie tego mojego wspomnienia. Jak stanąłem na tej tafli, wiecie, i spojrzałem ku tym zorzom, tak prędzej czy później, ile tam to mogło mi zająć, 2-3 kwadranse, nim ruszyłem dalej z saniami przed siebie, wyczuwając ślad skutera biegnący na wschód, w kierunku Ivalo właśnie, że chatka będzie gdzieś przede mną na szlaku, prawda? No i znowu okazało się to bardzo mylne. Ciekawe zjawisko, kiedy te zorze mnie tak upajały swoim pięknem, zobaczyłem pomarańczowy punkt świecący zupełnie po mojej lewej ręce na ścianie lasu czerniejącej. No i musiałem zaufać temu, chociaż nic mi się nie zgadzało, że ja zmierzam do tego miejsca, albo coś jest przede mną, jakaś inna chata, kabina i świeci się w niej ogień. Widać rozpalony ogień, że coś tam musi być. Także zaufałem temu, nie zważając już na stan lodu na jeziorze, po prostu na przełaj ruszyłem, byłem zbyt zmęczony nad kombinowaniem, i dotarłem do tej oto chatki. Pośród tych złóż zobaczyłem zaparkowanego skutera z taką bagażówką z tyłu. No i trzeba było wbijać do środka. A w środku, kochani, jak wszedłem, para buchnęła, także ja nic nie widziałem i ci, co byli w środku, nic nie widzieli. Zastałem trzech chłopa i ich zdumienie było tak olbrzymie, no, że wszyscy za nie mówiliśmy przez na następne chyba 2 minuty. Przyglądali się mnie. Oczywiście byli po jakimś spożyciu, od razu się zdążyłem zorientować. 3 wesołych Finów z Jyväskylä przyjechało sobie na wędkowanie podlodowe w najdalsze rejony Finlandii. I gdzie oni się mieli spodziewać nocnego gościa przy takich sakramenckich mrozach? No, ja też się ich nie spodziewałem i tak się spotkaliśmy z Kimo, z Timo i z Mattim na Rautu Jarvi, w tej małej chatce, którą tu widzicie, z tą piękną zorzą laserową wybiegającą ku niebiosom. Słuchajcie, chłopaki mnie od razu poczęstowali tym, co mieli, i tym najlepszym, i tym najlepszym. Ja się rozłożyłem skromnie na podłodze, oni byli już gotowi właściwie do snu. Zburzyłem im cały ten porządek dnia, no ale zaczęliśmy gadać, skąd się wziąłem i co oni tutaj robią. I skamraciliśmy się, powiem wam, bardzo fajnie i od razu wiedziałem, że następnego dnia nie będę się nigdzie wybierał i przemyślę moje plany dalszej wędrówki. I z tymi wesołymi ludźmi spędzę trochę więcej czasu. Oni się też nie wybierali stamtąd, bawili tam chyba z tydzień, łowiąc te swoje rybki i siedząc całe dnie przy przeręblu, a poza tym racząc się trunkami, których mieli taki zapas, że no, żeby położył chyba kompanię wojska. No ale wiecie, że Finowie słyną z takich upodobań. No ale ja też z nimi skorzystałem. A i głodny nie byłem, bo i ryba się znalazła, i rozmaite
cudawianki mięsne, więc troszeczkę się byłem, miałem szansę odbudować po przygodach tygodni wcześniejszych. Tutaj macie chłopaków, ja tutaj rozwalony w moich podartych skarpetkach. Oni się zbierają na ryby, a ja tutaj relaksuję się. Tu troszkę backgroundu, przygotowania o poranku. Mróz oczywiście ponad minus 30, no bo jak mogło być inaczej. Oni przygotowani na wszystko, ruszają na połów, a ja na dzień regeneracyjny. Spójrzcie, wszystkie świdry do wiercenia lodu, a lód niesamowity. Mrozy, mówię, trzaskające od wielu, wielu tygodni. Taka to była zima. Tutaj odjeżdżają chłopcy, a ja zostaję sam w tej chatynce. Piotrek pisze halucynacje. Oj, halucynacje były. Poczęstowali mnie, słuchajcie, tym tytoniem takim. Ja jestem słaby z używek, powiem szczerze. Jestem bardzo tradycyjny, a nie palę. I oni ten żują taki tyton, nie? Takie, jak to się nazywa? Skun? Ja nie wiem, czy ja nawet nie przeklinam teraz, jak mówię. Dali mi coś takiego do spróbowania. To ze Szwecji sprowadzają, bo w Finlandii jest nielegalne. I oni się tym cały czas faszerują i przepijają to alkoholem. I po prostu mnie to tam prawie jakieś właśnie halucynacji a propos tego, co Piotrek pisze, że dostałem. I mówię, że dziękuję, dziękuję. Mówię, ja tutaj jestem naturysta, jeśli chodzi o takie sprawy, więc może nie skorzystam. No ale dobra, zawsze coś nowego się poznało. Lokalnego, chatka nad Rautu Jarwi. Takie romantyczne miejsce z takimi romantykami urodzonymi przeżywała w tych dniach. Żadnych gości nie mieliśmy w ciągu dnia, ani no w ciągu dnia, tak. Więc ja mogłem sobie tutaj spokojnie odpocząć, a potem ruszyłem na wycieczkę narciarską na okoliczne jeziora, żeby zerknąć jak zwykle na to wszystko z góry. Przepiękne wzgórza w kierunku Hammastunturi, które mijałem w nocy, teraz mi się objawiły w słońcu. Popatrzcie, taka chatka, która jest de facto użytku dziennego i chociaż chyba dostać się do niej jest łatwiej po lodzie zimą. To jest logiczne niż latem na przełaj przez wzgórza od strony Iwalo, to jest 20 km. Bardzo fajne miejsce na wędkowanie właśnie. Ślicznie położona z widokiem na jezioro i na okoliczne wzgórza, tak jak widać. Tytoń pod wargę, tak jest. Snus, snus, snus. Wszyscy wiecie, co to jest, tak? Lepiej ode mnie. I także takie delicje mnie tutaj spotkały. A przede wszystkim fajne towarzystwo, bo chodzicie sami przez całe tygodnie, nie? Chodzicie sami, ta sariselka po drodze z tą restauracją, gdzie siedzicie w kąciku, odgrzewacie ten internet, kupujecie najtańszy obiad, robicie jakieś tam zapasy. Takie to były czasy. Gdzieś tam się chowacie, a tutaj wpadacie w wir towarzystwa, z którym no musicie zamieszkać, bo jest za zimno, tutaj nigdzie nie ma gdzie pójść. I to jeszcze w środku nocy. No i oni się skrobią po głowie następny dzień w ogóle, skąd ty się tu człowieku wziąłeś i dla jak z Polski się chciało tutaj w ogóle przyjeżdżać, co ty tu widzisz? Ja mówię, no widzę wiele tego, co nie widać. No i tak się zaprzyjaźniliśmy, oni nabrali jakiegoś szacunku, obdarowali mnie tymi wszystkimi puszkami. Słuchajcie, fajna rzecz w Finlandii, nie mam jej tu na zdjęciu, nie zdążyłem dać, takie mają te takie mikstury ginu, które zapoczątkowano w Finlandii z olimpiadą w Helsinkach bodajże w 1952 roku i ta mieszanka soku owocowego z ginem jest fenomenalna. Na tym mrozie smakuje tak orzeźwiająco, mieli tego, ja nie pamiętam ile zgrzewek, ale to się nie kończyło. Ale o to służyło im tylko jako takie interludium między całą mocą, w którą też byli zaopatrzeni i nie byli w stanie przestać, powiem wam, nigdy. Ten mróz nie był im straszny zupełnie. Także taka towarzyska przygoda w sercu niczego. Trzeba było ją opisać oczywiście, więc zostało to opisane z pozdrowieniem dla Finów na stulecie niepodległości. Oblaliśmy je porządnie. Wnętrze chatki, spójrzcie jak skromnie. Dwie ławy i pomieściło czterech chłopa z całym dobytkiem. Elegancko posprzątane w ciągu dnia. Słuchajcie, jak oni wychodzili, wszystko było zabrane. Super, nic nie mogło zostać, bo a nuż przyjdzie inny turysta. Gdzieś się trafi jakiś taki sensacyjny i co on tu zastanie? Chatka nad Rautu Jarwi. Połowa marca 2018 roku, a tutaj moi towarzysze, moi przyjaciele dwóch dni. Najbardziej wagowy jedzie tutaj na przyczepce z tyłu. Ruszają na swój połów. Wieczorem się znowu spotkaliśmy. No i poucztowaliśmy, nie?
co mieliśmy do roboty. Po to oni przybyli i po to ja ich spotkałem. Tak los zrządził. Widoki z nadrautu Jarvi i z mojego spaceru dookoła dzicze Hammastunturi wyglądają sobie o tak po prostu. Tajga sosnowa dalekiej północy, je bardzo jeziorna, tutaj wszędzie są jeziora poprzedzielane takimi niskimi dziełami wzgórz. A zza tego wzgórza już dochodziły niekiedy szmery lotniska pod Ivalo. Samoloty nie latają tam bardzo często, ale jak startuje, to jest na tyle hałaśliwy, że echo samolotów z Tormenem nad Ivalojoki dociera i już w te okolice. A więc taka ciekawostka. Po drodze jakiś głuszec narobił mi strachu, słuchajcie, z zaspy, więc pomiędzy nóg mi wyskoczył. To są ślady jego skrzydeł. Zupełnie sympatyczny dzień, ale bardzo taki, ktoś powie, bez treści. Takie dni są niezwykle potrzebne, wtedy to wszystko się zatrzymuje, ta gonitwa. Oczywiście nie jest to gonitwa miejska, tylko to się tą przyrodę chłonie na spokojnie tego dnia i to jest też piękne. Tak. Okoliczne jeziora. Moi kompani mieli swoje znajome im miejsca, gdzie ta ryba ma brać. Raz im to lepiej wychodziło, raz gorzej. A ja tutaj się włóczyłem calusieńki dzień, by potem do chatki, którą tu widzicie na horyzoncie, wrócić i sobie po południu chillować, czekając na moich kolegów. A wieczór ścielił się taki jak poprzedni, na purpurowo i mroźno. To wzgórze miało taką charakterystyczną nazwę, nie wiem, czy ją zapamiętałem, Paskalutomat. Chiński język jest naprawdę niesamowity. Dzisiaj pewnie też gościmy ekspertów na moim spotkaniu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Moja znajomość fińskiego jest bardzo skromna, ale do niektórych nazw przylgnąłem i staram się je zawsze odkurzyć w pamięci. Natomiast nim, słuchajcie, moi wędkarze, moi zapaleńcy wrócili do domu z mroźnego połowu, takie o coś zajechało, słuchajcie, pod drzwi. Jak siedziałem sobie spokojnie w środku, przymykając oko, było takie jak uderzenie jakiejś wichury, która nagle ustała. Okazało się, że maszer z zaprzęgiem psim zajechał na trautu Jarvi. Okazał się nim bardzo sympatyczny człowiek z Ivalo, który ten dzienny swój bieg paru dziesięciokilometrowy ze swoimi pieskami odbywał tutaj właśnie, mijając tą chatkę, z zamiarem ugotowania zupki, odgrzania właściwie zupki dla swoich piesków, co by energii nabrały i na późną noc zabrały go z powrotem do domu. I bardzo sympatyczny to był moment. Wieczorową porą człowiek przyjechał, też był zmęczony, odpoczywał, odgrzewał na piecu to, co miał dla swoich czworonogów, które cierpliwie i grzecznie czekały sobie tutaj na mrozie. Spójrzcie, jak wypatrują strawy po ciężkiej pracy. Bardzo fajny epizod. To rautu Jarvi, które widzicie awaryjnie mi wyskoczyło, okazało się takie bogate towarzyskie doznania. W klimaty absolutnie fińskie, absolutnie lapońskie, daleko północne. Miło czas było tutaj spędzać, a pogoda była naprawdę mocno zimowa jeszcze. Zresztą dlaczego mówię jeszcze? Marzec to jest absolutnie zimowy z naszego punktu widzenia miesiąc, tylko mówię te dni już dłuższe i pieski. I tutaj rzeczona strawa dla czworonogów, które tutaj nie mogły się jej doczekać. Porozmawialiśmy sobie o realiach właśnie takich hobbystów. Ludzie mają biznesy, wożą turystów, prawda? Normalnie, jak to wszystko bywa i oby jak bywało w przyszłości, żeby te zwariowane czasy, które nas teraz dopadły, skończyły się jak najszybciej i żeby to wszystko wróciło na właściwe tory. Ludzie pełni pasji i powiem wam, ciężkiej pracy. Ten człowiek był tak styrany, ale był bardzo przekonany co do swojego zajęcia i tą miłością do psów było widać, jak ją obdarza. Popatrzcie, jak pięknie wszystkie miały swoje miski i jak na baczność po prostu czekają na swoją kolej. Także rautu Jarvi wieczorową polą w dziczach Hammaskairy.
A wieczorową porą chłopaki zjawiły się oczywiście w komplecie. Maszer był gotowy do odjazdu, ale tutaj na tym zdjęciu, które było na okładce naszego spotkania, lubię to zdjęcie, bo to jest miłe wspomnienie, kiedy te zorze znowu zatańczyły na niebie, a my przy tym ogniu siedzieliśmy, coś tam, jakieś piwko piliśmy. Kiełbaski znalazły oczywiście z ich zapasów, nie z moich, bo moje były już dosyć skromnawe, więc skorzystałem, co tam mieli, to poczęstowali. I w takiej pięknej scenerii, spójrzcie, ile się dało wysiedzieć, na tym mrozie tośmy posiedzieli. Zwłaszcza jeden, szef całej tej kamaryli, najstarszy z nich, to nie zważał już na ten mróz kompletnie. W nim było jakiejś takiej dzikiej energii, słuchajcie, w Finów wstępuje coś niesamowitego bardzo często, jak coś wypiją po prostu. Z tych kamiennych twarzy, z tego oceanu niezmiernego spokoju, tego chłodu, tego stoicyzmu, wtedy wychyna coś niesamowitego. Nie będę tego oceniał, mówię, ale jest to zjawisko też. Co kraj, to obyczaj. No i być może jakieś uzasadnienie ku temu jest, że w tej Finlandii to ciężko zaopatrzyć się w trunki w normalnej porze i no wiecie, jak to na północy. Słyszeliście pewnie o tym. No ale mówię, tak zboczyłem z tematu, bo mówię, to też te rozweselacze wszędzie się pojawiały. Sam nigdy tego, właściwie z rzadka dźwigam takie rzeczy ze sobą, no bo jest mi to niepotrzebne z praktycznego punktu widzenia i no i za ciężkie, chociażby się czasami bardzo, bardzo chciało po dużym wysiłku. Natomiast tutaj mieliśmy świetny czas i Hammas Kaira obdarzała mnie takimi oto scenariami. Dzionek kolejny. Kolejny po nocnych rozmowach właśnie z tym maszerem, którego zapytałem wprost o tą chatę pod Hammas Tunturi, której nie znalazłem za pierwszym razem. I ten cały mój zawód, no chciałem jakoś wyjaśnić, jak to się mogło stać, że tyle wysiłku wkładając, niby studiując te mapy, zabrnąłem w miejsce, które było zamknięte i co mnie kosztowało całą tą przewrotkę w planach, która tak pozytywnie wyniknęła. On stwierdził, że była chata pod Hammas Tunturi, ale tej chaty dawno już nie ma. Dawno już nie ma, bo nikt o nią nie dbał, lasy państwowe dawno ją porzuciły, więc ta chata na pewno jakieś resztki gdzieś tam stoją, ale zafrapowało mnie to, co on mówi, bo jeśli ta chata gdzieś tam była, no to ja do niej nie dotarłem, więc ja musiałem dotrzeć do innej chaty. Zacząłem na tej studiować strzępki map, z którymi on przybył. Poprosiłem go, skupiłem się nad nimi i zauważyłem, że rzeczywiście mogłem sam się wprowadzić w błąd swoimi wcześniejszymi analizami terenu. I planując dzień kolejny, bo nie zrezygnowałem oczywiście z planu wejścia na Hammas Tunturi i całej tam pielgrzymki mojej w kierunku zachodnim, gdzie chciałem odkryć te legendarne kabiny nad Appisjoki, no i przedostać się do Kultali, potem do Złotej Wioski nad Ivalojoki, więc no, musiałem mieć to na uwadze, że może czekać mnie znowu srogi zawód, ale jednak studiując te mapy postanowiłem, że jak dotrę do miejsca, które mnie powstrzymało wtedy pod Hammas Tunturi, z którego musiałem się ewakuować, tak, przeczeszę teren, dam sobie tam rezerwę czasową, spojrzę na to wszystko z góry, ze wzgórza i być może uda mi się coś odnaleźć, o czym ten człowiek już mówił, że to coś nie istnieje. I taki też był plan dnia. Gdybym nie zdążył znaleźć schronienia pod Hammas Tunturi, plan był taki, ażeby ruszać dalej tundrami na zachód, korzystając z długiego dnia i pogody, żeby przed tymi mrozami znaleźć mikroskopijne, a takie sławne kabiny dla koneserów, które znajdują się gdzieś na zachodzie Hammas Kaira. Wtedy nie miałem o tym bladego pojęcia. Znałem je tylko ze zdjęć i bardzo mnie pociągały, więc chciałem te skarby odkryć. I liczyłem, że tego długiego dnia będę w stanie tam dotrzeć, jeśli nie uda mi się nic znaleźć pośredniego na trasie. I taki to też dzień się ścielił. Spójrzcie, jeszcze jesteśmy na Rautujarvi. Dużo tych zdjęć mam, tych chatek. Wiecie, że to bardzo lubię, ale też wiem, że są osoby, które są ze mną i właściwie nasza znajomość opiera się na tej fascynacji światem lapońskich, daleko północnych chatek leśnych.
Ale nie będziemy się teraz o tym rozwodzić. Wiecie, że nieraz się nad tym rozpływałem, że Finowie zorganizowali to chyba najlepiej na świecie. Nawet chyba nie chyba, tylko naprawdę wyszło im to przepięknie. Ta oryginalność i zaadaptowanie miejsc, które służyły czy to łowczym, czy to poganiaczom reniferów, czy innym wędrowcom przez wieki w zupełnych pustaciach, zupełnych pustkowiach, w oddaleniu od siedzib ludzkich, te miejsca się zachowały, bądź na ich lokalizacjach powstały nowsze i korzystanie z nich jest ogromną przyjemnością dla człowieka, który taką traperkę na przełaj w dzikiej przyrodzie uprawia. I samo ich odkrywanie daje wielką satysfakcję. A zimą szczególną, bo nie zawsze jest tak, że chcecie biwakować w głębokim śniegu po parunastu godzinach mordęgi. Więc te drewniane przybytki są dla Was tak bajecznym, romantycznym schronieniem, że odnalezienie ich, odszukanie i obmieszkiwanie stanowi ogromną przyjemność. Chłopaki obudziły się wcześniej, pomimo tego, że garowali do późna, gdzie ja w żadnym wypadku nie mogłem im dotrzymać kroku, więc tu już jeden na krzesełku stoi. Obdarował mnie całą siatką świeżo złowionych rybek, które zamarzły natychmiastowo w siatce przypiętej do plecaka. Ja ruszałem dalej. Pożyczyliśmy sobie wszystkiego najlepszego, wymieniliśmy kontakty i żegnaliśmy się. To były bardzo wesoło spędzone 2 dni. A ja wracałem do swojej misji eksploracyjnej w ramach Hamas Skyrim. Tak też znowu po 3 godzinach zameldowałem się nad Vuorhajarvi, a więc tymi odnogami Hammasjarvi, tego jeziora największego w całej okolicy, by znowu spojrzeć na szczyt wzgórza Hammastunturi w pełnym słońcu, jak tutaj je widzicie. No i zaczęły się moje kombinacje, moje śledztwo, czy znajdę tutaj to, czego tak bardzo pragnąłem jeszcze 2 dni temu, a teraz co mogło właśnie ubogacić całą tą moją wędrówkę, a więc kabiny pod Hammastunturi starej. O, puste strony mi się trafiły. I słuchajcie, zrobiłem tak. Wszedłem w głęboki las w okolicach tej chaty, która mnie przywitała zamkniętymi drzwiami. I założywszy, że idę na szczyt wzgórza, postanowiłem właśnie taką tyralierą, nie wiem jak to nazwać, takim slalomem. Coś mi dzisiaj słów brakuje. Postanowiłem właśnie postudiować teren i wreszcie, ku mojemu niezmiernemu szczęściu, zobaczyłem jakiś obiekt. To było mniej więcej niecały kilometr na południe od tej zamkniętej chaty. Zgodnie z tymi strzępkami mapy, gdzie miało prawo coś się znajdować, a czego Mashers i Valo istnienie już właściwie wykluczał, zobaczyłem, że przez drzewa widać autentyczną, zaśnieżoną taką właśnie piękną czapą, starą kabinę. Podszedłem, patrzę, no chata jak marzenie. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Tak właśnie tego pięknego dnia sprawiłem sobie wielką radość, odnajdując Hammastunturi Tupę, starą chatę pod Hammastunturi, która już zdążyła wypaść z większości map. Niezwykle mnie to uradowało. Spójrzcie, jakie piękne, stare, tchnące właśnie taką legendarnością miejsce już na pierwszy rzut oka, że widać, że ani śladów w okolicy, ani tutaj jakichś tutaj nowinek technicznych, ani udogodnień, nic nie ma. Wszystko takie, jak było dziesiątki lat temu i taka sobie zapomniana, przycupnięta u stóp tego rozległego wzgórza stoi, istnieje, jest naprawdę. Zaparkowałem, obszedłem, nacieszyłem się jej istnieniem, sprawdziłem na wszelki wypadek, czy jest otwarta, czy ja właściwie znalazłem to, co miałem znaleźć. Okazało się, że jak najbardziej tak. Szczęście wielkie. Hammastunturi, Panie Ordo, przywitało mnie tego dnia. Więc od razu plan był taki, że pomimo, że chatka na pierwszy rzut oka nie wyglądała pięknie z tego estetycznego, historycznego, tradycyjnego punktu widzenia, ale ten piec w środku okazał się tak już bardzo przepalony, ale w żadnym wypadku nie myślałem o tym, żeby dzisiaj, tego dnia, przebijać się z razem z wycieczką na szczyt, na zachód ku Apis Joki. Zostaję tutaj, taki fart się przydarzył,
po przygodach wcześniejszych, że chata została odnaleziona, więc będziemy tutaj bazować. Wokoło mnóstwo właśnie takich starych, jakichś lamp naftowych, siekier, także miejsce tchnące atmosferą starej Laponii, zapomnianej właśnie przez tych, co te chatki remontują, do nie dbają, a jednak chata ciągle stoi, żyje, trwa, no i czeka na swoje odkrycie. I tego dnia podarzyło mi się, zostawiłem ją na czas jakiś, tu ją widzicie w rozmaitych ujęciach, ślicznie położona na takim lekkim wzgórku, do wody jest niedaleko, to zimą akurat średnio mi się to wszystko kalkulowało, gdzieś tam biegać do jezior, do strumieni, dobijać się, więc ze śniegu wszystko topiłem na leniwego i też było świetnie. No, wycieczka zajęła mi na szczyt może z godzinkę, niezbyt forsownego podejścia, przypiąłem foki i na swoich tych wielkich nartach Metza, które zupełnie fajnie spisywały się też po wzgórzach, jak się przypięło do niefoki. Wspiąłem się na Hammastunturi i w takiej oto scenerii spoglądałem sobie na świat dziczy Hammaskairy. Tego dnia bardzo szczęśliwy będąc, wiedząc, że mam oparcie w kabinie, o której zawsze marzyłem, a która myślałem, że wysmyknęła się mi w ostatniej chwili i nie będę miał okazji jej znaleźć. A tu takie szczęście. Na dole dolina rzeki Hamasjoki, za tymi wzgórzami Rautujarvi, to jest spojrzenie na wschód. No i bezkres tundr, takiej lasotundry w kierunku Apistunturi na zachodzie, a więc rejony, o których myślałem na dalszą część mojej wędrówki przez te okolice. Ale jeszcze nie tego dnia, więc miałem prawo zbierać siły na to bezśladowe, bezdroże, na te głębokie śniegi i wiatry, jakie miały mnie tutaj bić po twarzy przez długą drogę na zachód. A tutaj z wysoka spoglądacie na jezioro Hammasjärvi. Widać nawet ślad skuterowy tego szlaku Inari Ivalo, z którego korzystałem. I też po śladach, tu na dole, na tych polanach jest ta zamknięta chata, natomiast tej dzikiej, starej nie widać, ona jest schowana tutaj w gęstwinie u stóp wzgórza. Na północ widać wzgórza, z których byście zobaczyli od samo, ono się chowa na horyzoncie, to widokowe od samo nad Inari, stąd to będzie nieco ponad 20 km. Nie przesadnie, ale widzicie, po drodze przygody sprawiły, że zajęło mi to ładnych parę dni dobrze spędzonych. Widoki dopisały, chociaż stalowe niebo nieco się zrobiło. Panoramy. Tutaj widać Rautujarvi z moimi wesołymi towarzyszami. To jezioro po środku. Tutaj Rautujarvi się znajduje. Tam zostawiłem moich fińskich kolegów. No a sam cieszyłem się życiem i Hammaskairą wreszcie w pełni. Bez obciążenia można było sobie tutaj pozjeżdżać w zakosy, pobiegać po tej grańce i postudiować panoramę, żeby uniknąć znowu jakichś wpadek, które są zwykle w samotnym wędrowaniu właściwie nieuniknione. Wiecie, że ja nie korzystam ze zdobyczy technologicznych w postaci wszelkiej nawigacji, więc to sprzyja przygodowości jak najbardziej. No, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, to warto się przyjrzeć temu terenowi, który mnie czekał w najbliższych dniach. I tak też sobie tutaj działałem. Widoki na zachód. Nie pamiętam wzgórza, ale jest takie wzgórze, słuchajcie, nad górną Ivalojoki z taką wielką anteną. Litmovara czy coś takiego. Widać ją tu na horyzoncie po prawej stronie. To będzie w linii prostej za 30 km. Natomiast po lewej Pietar Lautanen, wzgórza, za którymi kryje się już kraina rzeki Ivalo. Gdzieś tam Kuttura z moją przyjaciółką Terhi sprzed lat, która to mnie ratowała też przed szalonymi pomysłami, o których wam opowiadałem ostatnio. A ta tajga poniżej, ciemniejące lasy, to jest rejon Apisjoki. Samotny ślad i na horyzoncie wschodnim wzgórza rejonu Nattanen i parku Kekkonena Cariselką. Kawał drogi.
a Hamma Skaira z wysoka prezentuje się tak, jak tutaj widzicie. Gdybyście tą rzeczką na dole, która się tutaj wije tak ładnie, w prawo odbili, to po 10 kilometrach dotrzecie nad rzekę Iwalo. No więc zupełnie niedaleko, no tylko w głębokim śniegu to może się okazać nie do przebycia w ciągu jednego dnia. Jeszcze raz, w tajgach i tundrach Hamma Skaira jesteśmy na wysokiej górze. O, Marcin wkręcony w las jest z nami. Kolejny śmiałek, który lapońskie pnieje zgłębiał. Bardzo miło widzieć. I słuchajcie, panorama jeszcze na wschód, w ten bezkres moich ukochanych miejsc, rejon parku Kekkonena i wzgórza właśnie nad Sariselką. Tak się prezentują z samego Hammastunturi, pomiędzy tymi szczytami w słońcu, a miejscem, z którego jest robione zdjęcie, rozciąga się właśnie rejon rzeki Ivalojoki i tajga Sariselki. Daleka północ Finlandii, pewnej krasie. Troszkę jest to zdjęcie nieostre, widzę, ale myślę, że coś tam widać. Posiedziałem na szczycie do popołudnia, żeby się nacieszyć tym wszystkim, jak zwykle, dosyta. I pośród tych jezior, bagnisk i tundr wzgórza Kulvakopet, Kivipe i Pietarlaukanen, a więc cel mojej wędrówki przewidzianej na dni następne. Widok na zachód. Jeszcze raz. A to moja zdobycz, moja legenda, moja kochana chatka pod Hammastunturi, która dała się odnaleźć pomimo tylu zwątpień i przygód mroźnych, zorzowych, towarzyskich, wesołych. Nadziei nie straciłem, więc zostałem wynagrodzony i tutaj pośród tych sosenek sobie przed nią stoję. No i oczywiście mój poczęstunek z dobrym wspomnieniem moich przyjaciół z Rautujarvi, z ich rybkami, które sobie piekłem na starym piecu, który miał właz od góry. Tak był przepalony, że po prostu rozgrzewał się w moment, dawał mnóstwo ciepła. Strasznie stare miejsce, tchnące taką starością. Ono ledwo stoi, ale widać po paru miejscach chaty we wnętrzu, że gdyby nie ktoś, to już by tego nie było. Lekkie prace były tam wykonywane i chwała Bogu, nie wiem jak jest teraz, czy ten obiekt jeszcze istnieje. W 2018 roku jeszcze się udało. No i jak parówki z grilla. Ryby z Rautujarvi. Także chatka, pomimo tego, że wyglądała spartańsko i swoje przeżyła już w dziejach, być może już właściwie jest u schyłku swojego istnienia, bardzo dobrze mnie ugościła. A w książce gości bardzo miłe niespodzianki też. Chłopaki, którzy w Laponii bywali, zostawili swój polski ślad. To było 6 lat wstecz od tego momentu, o którym ja wam to opisuję. Hammastunturi Tupa, stara chata pod Hammastunturi wzgórzem, w samym sercu tajgi Hamma Skaira. Na tych obrazkach przed wami. Z całym tym moim bajzlem, gdzie się rozgościłem te 2 dni. I wpis chłopaków z kwietnia. To był kwiecień, popatrzcie. Po wielkich bólach, nadrabianiu drogi, szukaniu chaty, wreszcie po 10 godzinach udało nam się dotrzeć. A więc widzicie, nie tylko mnie było dane przeżywać takie przygody, marząc o tym miejscu. Wpis Krzysia i Marcina. Być może Marcin jest z nami, to pewnie łezka wokół się trochę kręci. Miło było was tam spotkać, chociaż na kartach księgi. Dopełniło to czaru tego miejsca. I wtedy jeszcze liczyłem, że może przetniemy nasze szlaki gdzieś na zachodzie, w tundrach nad Appisjoki. Los się potoczył inaczej finalnie, ale spójrzcie, jak taka stara chata, zapomniana zupełnie, ale mająca pewnie swoich entuzjastów, którzy tu zachodzą, być może raz na rok. Zimą nie było tu żadnego śladu, nie było żadnego wpisu z tej zimy, w której ja byłem w 2018 roku, więc wszystko było dla mnie. Zwróciłem uwagę na każdy detal, dosłownie magiczne miejsce, absolutnie
inne od chatek parkowych, gdzie wspaniale spędzicie czas i przytulnie, ale jednak one są zadbane, a to miejsce po prostu trwa siłą swojego trwania. Jak coś je zwali, jakiś śnieg czy wichura, czy nie wiem, ktoś to spali, nie będzie po tym śladu i już tego się odbudowywać pewnie nie będzie. Także lapońskie sentymenty najwyższego sortu. Tak to wygląda. Stare podesty, mnóstwo rupiecia drewnianego w kącie, zabezpieczenie, żeby się nie spaliła przy bardzo, bardzo starym piecu. Tu ten kąt z piecem jest widoczny. I w takiej chałupie to można zimować. I cieszyć się lapońską przygodą. Karty nie było z kim zagrać, ale cisza na tyle mnie radowała, że naprawdę wyjątkowe miejsce. Każdy detal odnaleziony w trudach i piękny punkt wyjścia do dalszej przygody. Tak się pożegnałem dnia następnego z moją starowinką pod Hammastonturi i ruszałem na zachód. A na zachód, słuchajcie, te widoki, które mieliśmy ze szczytu, teraz wkraczałem w ten rejon, a więc ten przestwór tundr, pustaci, takich golizn na wzgórzach, gdzie wiatr niestety mnie dopadł i nieco cieplejsza pogoda, więc szło się dość ciężko. Po wzgórzach śnieg był nośny, natomiast po dolinkach było trochę mokrawo, więc straciłem tempo. No i jak zwykle emocje towarzyszyły temu, że idę w kompletny przestwór, więc znalezienie takiej igły w stogu siana jak chaty nad Apis Lompolo, która była moim celem, sławne Lawu 67, tak się nazywa to miejsce. A mówię sławne, bo często używam właśnie słowa sławne, to jakby to było, nie wiem, popularne w kulturze turystycznej, masowej okolicy. No, sławne jest to miejsce z tego powodu, że dla mnie było marzeniem dotarcie do tej kabiny, gdyż przez lata po prostu sam jej widok na starych fotografiach pobudzał moją wyobraźnię do tego stopnia, że no, planowało. No i przyszedł wreszcie ten dzień i po przygodach pod Hammastonturi ruszyłem wreszcie, odbudowany nieco energetycznie i tak dotarłem w takim stalowej pogodzie, trochę zadymki śnieżnej, lekko odwilżowo nad jezioro Apis Järvi, no, które rozpoznałem po, że tak powiem, czytaniu topografii terenu, który nie jest zbyt charakterystyczny, ale to wzgórze, powiedzmy, że zakładałem, że wiem, gdzie jestem, rzekę znalazłem, więc wszystko się zgadzało. No i tak ku wieczorowi, wreszcie, znajdując jedną wzgórkę, jedno wzgórze charakterystyczne nad rzeką, drugie, w lekki wąwozik wszedłem i na wzgórku nieopodal, raptem chyba ze 200-300 metrów od samego biegu rzeczki Apis Joki, wreszcie ją zobaczyłem. I tak kolejny etap mojej podróży i kolejne odkrycie nastąpiło. Oto Lawu 67, chatka nad Apis Lompolo, nad jeziorkiem Ilimainen Apis Lompolo, która na zdjęciach w spór roku bezśnieżnych wygląda absolutnie kosmicznie. Mikroskopijne miejsce, do którego trafić trudno. Przy samej rzece dopiero stare ślady skutera zauważyłem. Jak wiecie, nieraz wam o tym opowiadałem i wybierający się w przyszłości na eskapady lapońskie muszą o tym pamiętać. Zresztą Finowie o tym wspominają wręcz w podręcznikach. Nie sugerujcie się do końca nigdy śladami skutera, jeśli nie macie orientacji, bo one bywają mylne. Maszyna przejedzie gdzie bądź. Nie wiadomo, co kierowało człowiekiem ją prowadzącym, więc wcale nie było, nie musiało być jego celem zaliczanie jakiejś kabiny w dziczach ukrytej. No ale tym razem akurat okazało się moja intuicja trafna i odkryłem chatkę nad Apis Lompolo. Tylko spójrzcie, chatka wielkości 2,5 metra na 1,5 metra, wysokość 1,5 metra. No istna dziupla po prostu w sercu, absolutnie niczego. W takiej tajgo-tundrze, widzicie, świerczyny się pojawiły, ten krajobraz się zmienia. Piękna sprawa, że się udało w miarę kulturalnie dotrzeć takiej głębiny. I jako, że było późno, więc pozostało się zebrać, jakieś resztki drewna poszukać, bo nie było żadnych zapasów w środku. Piecyk jest tak wmontowany, zaraz zobaczycie, ciasno. Wchodzi się jak do dziupli po prostu.
No, człowiek mojej postury, no to się musi tam wślizgnąć do środka. Są dwa miejsca do spania. No i no jak u Pana Boga za piecem generalnie. Chociaż specjalnie się tam nie zagrzałem, ale też nie było na co narzekać. Siedzicie jak w takiej kapsule kosmicznej na innej planecie. Jak sobie wyobrazicie, co jest dookoła Was, ile to czasu zajmuje dostanie się tam i ewentualne wydostanie, to jest niesamowite wrażenie, którego mi tej zimy bardzo brakuje, powiem Wam szczerze. I tak to można oddać się lekturze i zatopić się w tej wiekuistej ciszy, w tej prawdzie starowieku, w chatce nad Apis Lompolo, o której się marzyło całe lata i parę razy się zupełnie nie udało tam dotrzeć. Śniegi zatrzymały. Pogoda, czas, siła, jedzenie. Zawsze czegoś brakowało. Tym razem się fantastycznie udało. Chatka, jak widzicie w środku, nie wygląda zupełnie spartańsko, bo i ten strop, ten dach, ten strop jest taki nowszy, bo był remont w 2007, a więc rzut beretem w czasie do tyłu. Kto to remontuje, wam nie powiem. Nie jest to miejsce utrzymywane przez Lasy Państwowe, a sumptem jakichś osób prywatnych, którzy być może gustują w chodzeniu, w jazdach na rybki. Takie dzikie, dzikie okolice. Ale którzy czegoś się oddawałem nad Apis Lompolo, z tego co pamiętam, słuchajcie, w Apis Lompolo mamy 2018 rok, wtedy leży na półeczce, jak położone wczoraj, leżą zeszyty, takie już lekko zgrzybiałe, ale absolutnie czytelne, z wpisami gości sięgającymi sezonu 1984. Także wyobraźcie sobie. Więc było co poczytać, było co zerknąć, kto tam bywał. Interesowało mnie szczególnie, jacy to pierwsi obcokrajowcy tam dotarli. No i zagadka dla Was w takim momencie naszej opowieści. Cóż to jest za nacja, która się zapuszcza w takie dziwne rejony jako pierwsza? Znacie ją dobrze, dla ułatwienia powiem, bo nie jest to daleka nam nacja. Kto ma taką fantazję, gdzie pewnie niektórzy ludzie stereotypowo myślący, może by tego narodu, tych naszych przyjaciół nie posądzali o takie talenta i takie pasje. Jest taka nacja w Europie, która bardzo gustuje w dalekich stronach i w takich niekomercyjnych i niebanalnych pomysłach, jak chociażby wizytowanie takich miejsc, no, o których to wiecie wy, Pan Bóg i jeszcze parę osób. Kto na czacie zgadnie? No proszę bardzo, już mamy zwycięzcę konkursu. Darek nie miał wątpliwości. Tak, to są Czesi, słuchajcie. I pierwsi Czesi, chyba jeszcze Czechosłowacja istniała. No ale wiecie, że to nie było takie łatwe podróżowanie w tamtych czasach. Może nie był to jakiś nie była to jakaś ciężka komuna, ale kwestie finansowe chociażby, prawda? A już i to jakieś dziewczyny, kobiece składy potrafiły odnajdować takie miejsca, jak to, które widzicie. I te wpisy na kartach księgi można było odszukać z przyjemnością, popodziwiać. Pierwsi bywali Czesi. Czesi, fenomen lapoński w ogóle północny, o którym nie raz wam opowiadałem. Jedni się z tego śmieją, drudzy to podziwiają, ale Czesi kochają zimę, kochają tą narciarską przygodę i nad Apis Lompolo Czeszki to już jest zdjęcie poranka śnieżnego dnia następnego. Zadymka troszkę mnie tam zasypało. No ale to radość z pobytu tutaj i w ogóle, że człowiek się odnalazł w tym wszystkim, jest zawsze tak ogromna, wiecie, macie oparcie w takim miejscu, czujecie się jak król świata. Król świata na świata końcu. A jakie to jest maleństwo, spójrzcie na moje narty, które postawione od frontu są wyższe od całego tego zabudowania. Środeczek, na salonach tak to wygląda. To spanie po prawej jest tu ograniczone piecykiem, który jest wciśnięty. Jest dość wydajny, wystarczająco, ale nie są to takie luksusy jak w tych wielu cudownych chatach na wschodzie. O, tu macie ten piecyk, ładnie odizolowany. No i wejście drzwiczki takie 60 cm wysokie. Trzeba się wślizgnąć. Tu macie piec, co nieco garczków. No i te wspomniane księgi, które zarchiwizowałem sobie, bo zawsze lubię spojrzeć na wspomnienia ludzi, które naprawdę nabierają niezwykłego charakteru na kartach tych ksiąg.
jak ktoś dociera w takie miejsca, a zwłaszcza zimą, no to trzeba wiedzieć, że jest na tyle zmotywowany, że nie przyjechał w Himalaje, którymi się pochwali, ale szuka czegoś wyjątkowego na swojej życiowej ścieżce i często się tymi wrażeniami podzieli i są to niezwykłe. Niezwykłe właśnie takie kreacje. I tutaj spójrzcie, czeski właśnie, Czech i Czeszka, Praga, Czechosłowacja, rok 92. Ile ja miałem wtedy? 11 lat. Pamiętam, czym się wtedy interesowałem, ale na pewno nie Laponią, tajgą i dalekimi stronami, chociaż patrzyłem ze zdumieniem na linię horyzontu, już pamiętam, na tym okresie, ale jeszcze nawet w górę nie jeździłem. A tutaj już fantazyjni Czesi bywali z pewnie jakimś skromnym budżetem, oni często to tak organizują. A tutaj spójrzcie, nasze chłopaki, o których wam wspominałem, z którymi jestem w kontakcie, nigdy osobiście się nie spotkaliśmy, ale ślad ich bytności w tym niezwykłym miejscu z kwietnia znowu 2012 roku, z takim bardzo zachęcającym wpisem dla mnie naówczas, że z Kultali dotarli około południa, więc moje plany wydostania się z dziczy Hammastunturi w rejon rzeki Iwalo wydawały się być takie gładkie i jasne. Bardzo optymistycznie potraktowałem wpis chłopaków. Miło było ich znowu tutaj zobaczyć. No, mój wpis polski był drugim wpisem w historii tego maleństwa ukrytego w dzikości Hammaskairy. A niektórych spójrzcie, jak to miejsce inspirowało, że i całe pięciolinie zapisane. Mnóstwo poezji, jak zwykle, tyle co rozpoznaję w języku fińskim. No, arcydzieła i bezcenne takie książeczki, zeszyty spisane, bezcenne naprawdę. Sobie po prostu tam wszystko, cała ta historia leży, a wy spoglądacie na świat przez takie okienko jak w statku kosmicznym. Zapalicie świece i zanurzacie się absolut ciszy. No, oczywiście okolicznościowych fotek nie mogło zabraknąć, więc to na stojąco. Uśmiech jak z domku na prerii, jak to się ze mnie niektórzy śmieją. No ale cóż. Marzenie spełnione na waszych tutaj ekranach teraz. I piękny dzień się potem ścielił. Zauważyłem stary ślad skutera biegnący w kierunku zachodnim, a więc bliźniacza chatka do Apis Lompolo, która ledwo parę kilometrów gdzieś tam w tundrach jest schowana, miała szansę być znalezioną tego dnia. A tu jeszcze jesteście ze mną nad Apis Lompolo. Idziemy chronologicznie w tym 2018 roku, tak was zabrałem, żeby się samemu nie pogubić. Cudowna kabina, naprawdę esencja wszystkiego. Jeszcze to sąpio chodziło po głowie, ale sąpio chatka, która znajduje się na zupełnym skraju dziczy Hammastunturi, nawet nie opodal już drogi biegnącej z Kittila do Inari, kilka kilometrów ledwo, ona ponoć jest w stanie ruiny, obecnie nie nadaje się do zamieszkania od lat, tylko na zdjęciach. Za chwilę się wam pojawi ze strony Mikko Hakali, pokażę wam to miejsce. Śliczna kabina, ale już zapadła, natomiast Lawu 67 w dolinie Apis Joki nad jeziorem, nieopodal jeziora Apis Lompolo, trwa jak najbardziej i czeka na śmiałków kolejnych, żeby je odnaleźli. Polecam, kochani, niesamowite miejsca, fantastyczne. Królestwo dzikiej przyrody, a tutaj widok właśnie na drugą stronę rzeki Apis Joki, która w tej dolince tutaj sobie tak niepozornie biegnie. To są wzgórza Kulwakopat, tak się nazywają, trudne nazwy fińskie. Dalej na zachód wyższe masywy Kivipa i Pietarlautanen gdzieś tam po prawej stronie, za którymi moje nadzieje wiązały te widoki już z bezpieczną, dobrze mi znaną Iwalojoki. Ale to historia dnia następnego, więc jeszcze zostańmy tego sierankowego dnia nad Apis Lompolo. Spójrzcie, jaki właz. Nic tutaj nie wiało w środku, ale chatka jest no maleńka, naprawdę. Jej starość przewija się z tym remontem, który zrobiono w 2007 roku, bardzo solidnym. Dzięki temu to miejsce w ogóle istnieje. Widzicie, takiej jakby polance. Zapasów drewna żadnych tu nie znalazłem. Czapa śniegu mniej więcej wielkości całej chatki. Przeromantycznie. A i dzień też bardzo zachęcający do dalszych
dalszych odkryć. Apis Lompolo, Dice Hamma Stunturi, dnia marcowego, 17-18 marzec, jakoś tak, mogę się mylić. Nie będę teraz datę sprawdzał dokładnie, myślę, że to nie jest najważniejsze. Panorama gór na, po drugiej stronie rzeki Apis i Oki, a to są już zdjęcia właśnie, jak zostawiłem rzeczy, no bo któż mógłby tutaj zajrzeć? No ale może gdzieś tam jacyś skuterowcy albo się tu zapuszczą, kto to wie. Ich na to stać. Natomiast ja na nartach ruszyłem na zachód poszukać Riekko. Riekko Campy, albo też zwanej Manulą. Takiej kabiny w tundrach na zachód od Apis Lompolo. Nie miałem wielkich nadziei jej znalezienia do końca, bo zdawałem sobie sprawy z mikroskopijności tego miejsca. Moja orientacja w terenie była ograniczona, bo no, się nakładało zmęczenie i tak dalej, więc myślałem, przy pogodzie jakby się nie powiodła, to mogę jej nie znaleźć, ale tego dnia akurat dopisywało, więc przeciąłem te dziewicze śniegi. To są jeszcze widoki na jezioro Apis Jarvi i wzgórze Apis Tunturi na północ i przez Apisen Palo, taki dział bezleśny, ruszyłem sobie na zachód, wyglądając czegoś podobnego, co mnie tak uszczęśliwiło dnia wcześniejszego. Założenie było takie, że wrócę po śladach, więc co mi się tam po drodze przytrafi, to i tak po tej żyłce, którą zostawiłem za sobą, którą tutaj widzicie, na lekko idąc, spokojnie wrócę. No ale szczęście już było ze mną. Wysiłek i trud był wynagrodzony, więc Riekko zostało odnalezione i to wrażenie było niesamowite, bo to chyba miejsce jest jeszcze mniejsze od Apis Lompolo i w takiej tajgotundrze, w takim naprawdę niczym, pośród naprawdę takiego miejsca, gdzie jak zacznie wiać, no to tylko się przeżegnać i się ewakuować stamtąd. Natomiast jest miejsce stworzone i trwa od, wyobraźcie sobie, od lat 60. wczesnych ubiegłego wieku i zastałem je odremontowanym we wnętrzu, zaraz zobaczycie. Coś, co nawet z daleka nie wygląda na żaden obiekt, żaden artefakt w pejzażu, jest chatką, której można przeczekać niesamowitą arktyczną pogodę i ją obmieszkiwać samotnie przez wiele tygodni, bo nie dociera tutaj nikt sezonie zimowym właściwie. Bardzo rzadko, jak sprawdzałem książkę wejść, to są to sporadyczne przypadki. I tak wygląda, popatrzcie, taka maleńka kabina lapońska, no absolutny romantyzm. Trzeba było odkopać drzwiczki i znowu się wśliznąć do środka jak mysz przez ten właz. Macie ją tu ze wszystkich stron. Riekko Campy było cudownie odnaleźć. Mając tą świadomość, że wrócę nad Apis Lompolo i jeszcze znalazło się jakieś drewno luźne, także wieczór zapowiadał się niezbyt wytężająco, więc tym zapasem mogłem wrócić. Nie podebrałem go nikomu, bo nikogo nie należało się tu jeszcze długie tygodnie spodziewać. Okienko ledwo z zasp wystawało, ten obiekt ledwo z ziemi się po prostu wynurza. A popatrzcie, jakie luksusy w środku. Dwa miejsca do spania, piecyk, nawet jakieś garnki i to w bardzo dobrym stanie. Odremontowane, świeże wieszaczki, nowy stolik, książka wejść. Okazało się, że remont był, jak potem sprawdzałem, latem 2017 roku, więc dwa sezony wcześniej. Tak wygląda takie miejsce. Kolejne piękne odkrycie. Aż by się chciało też tutaj zostać, no ale mówię, śpiwór został w poprzedniej kabinie, więc trzeba było tam wracać. Ale zbrojny w drewno, zapowiadało się to wszystko sielankowo. Tak w piec montują w takich niskich zabudowaniach, takim, nie wiem jak to nazwać, zabudowaniem, to jest po prostu jest takie maleństwo, taka, jakby to powiedzieć. No. Nawet brakuje mi w tej chwili słowa. Po prostu taka kabinka dla dwóch. Zasypana, zapomniana i sobie ją odkopujecie, dotarszy tam jako pierwsi od wielu, wielu, wielu miesięcy. Złotą jesienią ludzie bywają w takich miejscach, mają wielki sentyment, wielką atencję Finowie do swojego czasu. Ruski, jak nazywają ten kolorowy czas jesienny, przeważnie na przełomie sierpnia-września,
Później ruch w tych dzikościach lapońskich zamiera zupełnie na wiele, wiele miesięcy. Dopiero z marcem w rejonach narciarskich, a więc wokół kurortów i tam, gdzie Park Narodowy tą infrastrukturę ma jakąś taką w ciągu zabudowaną, że gwarantuje ona chronienie turyście, tam się ktoś pojawia. Ale też miejsca oddalone pozostają w tej ciszy naprawdę zanurzone przez niemal cały czas. A tutaj w Hamaskairze, no któż by tutaj się zapuszczał, jak do najbliższych miejsc przypominających w ogóle jakąś cywilizację jest parędziesiąt kilometrów autentycznej dziczy arktycznej, która przy niepogodzie jest nie do zniesienia. Także Riekko Kampa, z wiatru powstałaś. Na pożegnanie też pofotografowałem ją z daleka, że to niewiarygodne jest, jak to takie maleństwo może istnieć i w ogóle jest ktoś gdzieś na świecie, który o to dba, żeby to nie zaginęło. Jest to niezwykłe, naprawdę. Takie są realia wędrówek właśnie borealnych w lasach północy, to co wam dzisiaj prezentuję. Dla mnie tym głównym motywem eksploracyjnym było właśnie dotarcie do tych miejsc, gdyż sam krajobraz, jak widzicie, jakby to powiedzieć, on jest trudny, bo nie ma tutaj nic specjalnie efektownego, ale jak nieraz sobie o tym rozmawialiśmy, po latach bytności w tych miejscach, naprawdę północ ma to do siebie, że w tych detalach, w tym minimalizmie odkrywacie taką tajemnicę, która przyciągać będzie was już zawsze i nigdy się nie przeje. Poza tym jesteście często, przeważnie, sam na sam z całym tym ogromem pejzażu przyrody i to doznanie jest nieporównywalne z żadnym doznaniem miejskim, okołomiejskim, bądź nawet w naszym rozumieniu gór, gdzie zawsze gdzieś można zbiec, zawsze gdzieś można kogoś spotkać, natomiast tutaj możecie krążyć, jesteście zdani sami na siebie i jeżeli coś wam pomoże, takie miejsce jak to, które widzicie, jest to niezwykle przyjemne, satysfakcjonujące. No, z tymi wieczorami, porankami, przeczekiwaniem złej pogody, jest to wręcz magiczne. Tak oto subarktyka obdarowuje was takimi drobiazgami, których nigdy nie zapominacie i właśnie dzisiaj wam je pokazuję. Tu już jest z drogi powrotnej, ostatnie spojrzenie na Riekko. A na chwileczkę tylko wrzuciłem jedną chatę, która jest 10 km od Riekko Kampy w głębokich, takich posępnych tundrach pośród wzgórz, to jest Taimenjärvi. Bywałem tam w 2012. Wrzuciłem tą chatkę do naszej opowieści dla dygresji, bo to też to miejsce osiągnąłem kiedyś w środku nocy, zupełnie zagubiony po moich przygodach nad rzece Iwalo. Przy niepogodzie o drugiej w nocy wpadłem do chaty, wyobraźcie sobie, i tak jak wam mówię, że nigdy nikogo nie ma, tak wtedy na początku mojej kariery lapońskiej o drugiej w nocy zerwałem na równe nogi człowieka z górnej pryczy, który był tak zszokowany, jakby zobaczył ducha, no bo spał sobie na końcu świata smacznie, po to tam przybył, znikąd donikąd, żeby nikogo nie spotkać. I to był mój ten człowiek z opowieści sprzed miesiąca, ten Finn. Być może szwedzkiego pochodzenia, nigdy go nie zapytałem, ale Sture Wallström zawsze mi jakoś brzmiał po szwedzku. I niezwykła osoba, jeden z tych osobników, którzy na łamach mojej książki się znajdą, bo spotykaliśmy się w odstępie kilku sezonów, kilku lat w najdziwniejszych miejscach Laponii, a w Hammaskairze nad Taimenjärvi zamarzniętym. Tutaj właśnie spotkaliśmy się po raz pierwszy lata temu. Niezwykła przygoda z niezwykłym człowiekiem. Przegadaliśmy, słuchajcie, wtedy o sprawach syberyjskich, o jego przeszłości do białego rana. W takiej marcowej plusze, bardzo daleko od wszystkiego. Miłe wspomnienie kolejne, niezwykłe dla mnie osobiście. A ja byłem tam tak wykończony, jak to nieraz bywało. Taimenjärvi też i takie chaty w Hammaskairze. Ale to już jest większa chata, to nie taka jak ta, co przed chwileczką widzieliście. Starowiek wszędzie, te brzezinki, które mają Bóg wie ile lat, mchy, porosty i droga powrotna, kiedy to słoneczko z zachodu oświetliło wzgórza ponad Apisjoki i moją kolejny etap mojej wędrówki, ten finał, który miał być taki gładki wedle wspomnień
Krzysztofa i Marcina. No, dzień wcześniej wyglądało to bardzo obiecująco. Ja wracałem sobie na Trapis Lompolo. Tak pięknie zbocza doliny Apisjoki się prezentowały ze wzgórz nad chatką, w której zostawiłem cały swój dobytek. A to jest, to płaskie, co widzicie, to jest cały ogrom wzgórza Hamma z Tunturi z przedwczoraj, na którego szczycie stałem i pod u stóp którego znalazłem tą starą kabinę, która zniknęła już z map. Tutaj w zachodzącym słońcu lekko, już wchodzące w purpurę, szersza panorama od Pistolivary przez Apis Tunturi. Taki krajobraz końca świata. Tak to wygląda na końcu świata północnym, gdzie jeszcze drzewo urośnie. Jeszcze nie jest zupełnie goło. Północna Finlandia od ludzi wyglądają w ten sposób, gdzie zima, jak się rozgości w październiku, tak się skończy czasem i w czerwcu. Taigotundra, lasotundra, dolinki, parowy. No i sceneria wieczoru w powrotnej drodze do mojego schronienia. Po śladach szło się fantastycznie. Zadowolony, że udało mi się dotrzeć, gdzie chciałem dotrzeć. I pozostawało już tylko zabrać się stamtąd, przez góry, kolejnego pięknego dnia, na który liczyłem, w swoje już miejsca, dobrze mi znane od lat, nad Iwalą. Ale, jak wiecie, przewidywania w terenie tego typu często rozmijają się z naszymi właśnie oczekiwania z rzeczywistością. Nie ma lekko. Bo i być nie może, bo gdyby było lekko, to by było banalnie, a gdyby było banalnie, to by było niepamiętliwie i dzisiaj bym wam o tym nie opowiadał. A jest to właśnie konglomerat takiej melancholii przemieszanej z wielkimi emocjami, ogromnym zmęczeniem i tą satysfakcją ze znajdowania właśnie takich miejsc na końcu świata, w których możecie odetchnąć i zaczynacie właściwie, nie wierzycie czasami, że to wszystko dzieje się naprawdę, a to jest najprawdziwsze życie, gdzie czujecie chwilę, w której jesteście teraźniejszą i nią naprawdę żyjecie. Nie rozproszeni niczym. Wróciłem na Tapis Lompolo, gdzie sobie jeszcze nockę odespałem. Nockę mroźną, ale już lepiej rozgrzana chatka była, bo miałem zapas drewna. Nie chciałem tutaj wyrąbywać tych drzewek żadnych, ani ich ogołacać w okolicy, no bo jak to tak? I wieczór też z księżniczką, jak widzicie, na stole. Ostatni wieczór nad Apisjoki. Tamtego marcowego, zimowego czasu. A o poranku daleką drogę już czas. I horyzonty, i zejście nad rzekę. Przemierzyłem jedno jezioro, drugie jezioro, będące w biegu rzeki Apisjoki, będąc dobrej myśli, że sam ciąg rzeki doprowadzi mnie do Iwalojoki być może. No i tu zaczęły się pierwsze problemy tego dnia. Tego dnia, który był bardzo długi i powiem wam, że chyba jeszcze przez następne, czy nawet twierdziłem rok później i dwa, że był to najcięższy dzień w ogóle narciarski w mojej historii. To było 10 godzin istnej mordęgi torowania non-stop. Śniegi były tak ciężkie, nie było najmniejszego śladu nad Apisjoki, więc te wszystkie moje nadzieje rozpłynęły się o dotarciu do Kultali o przyzwoitej porze. Jedna wielka walka przez takie przestrzenie, jakie tu widzicie. Strasznie ciężko mi się szło. Słoneczko przyświecało, ale śniegi były nieprzebywalne. W końcu też nie zawsze szedłem wierszyną, więc tą orientacją po dolinkach nie było wcale tak łatwo. Coś tam pogubiłem po drodze, pamiętam, po mapę się musiałem wracać, bo wtedy to już bym całkiem zgłupiał. A ten wieczór zaczął się coraz bardziej niebezpiecznie zbliżać, kiedy ja jeszcze nie widziałem wcięcia rzeki. A więc dotarcie do jakiegokolwiek schronienia na noc coraz bardziej było zagrożone. Tak wyglądała rzeka Apisjoki, którą tutaj możecie zobaczyć. Ona wygląda jak zwykła jakaś rzeczka na pogórzu, ale właśnie problem polegał na tym, że ten lód był zgruchotany na niej i były wszędzie prześwity, już takie przetopy,
absolutnie nie dało się nią wędrować, a zaspy dookoła były no nieprzebywalne niemal, że trzeba było się tak namęczyć i wyjść z tego koryta na kolejne działy, na kolejne wzgórza, potem się nimi obniżać, bez gwarancji tego, że idę we właściwym kierunku na 100%, bo już czas mnie niezwykle naglił, więc Apis Joki minąłem, no i była walka, walka, walka i powiem wam, jak już mróz ścisnął, pamiętam, mijałem dolinkę potoku Korchosenoja. Dlaczego ją pamiętam? Bo pamiętam, że byłem tak zmęczony strasznie, kiedy ostatecznie wszedłem na wzgórze, z którego bardzo stromo stoki opadają w kierunku rzeki Iwalo. Nawet jej do końca tak nie dostrzegając przez las, zdawałem sobie sprawę, że wreszcie po tych 10 godzinach mordowni jestem we właściwej okolicy, ale czy akurat trafię na kabinę, czy trafię na kultale, nie byłem do końca pewien. Turlałem się w dół i pamiętam w tym ciągu strumienia, pamiętam, zanurzyłem głowę przy tym strasznym mrozie i piłem tą lodowatą wodę tak łapczywie, że aż zapamiętałem nazwę Korchosenoja. Ten lód mnie zupełnie przenikał. Nie miałem wody już, zapasów, a śpieszyłem się. Śpieszyłem się, żeby nie wpaść w tarapaty, bo byłem, mówię, przepocony, odwodniony, a mróz się ścielił znowu powyżej 30 stopni. Tak wyglądał poranek dnia następnego. Tylko ten poranek przeżywałem już na kultali, którą przy ostatnim świetle ostatecznie udało mi się osiągnąć. Kultala, jakby ktoś nie wiedział, bo macie prawo nie wiedzieć, bo tak przeskakuję tymi nazwami, to jest dawna wioska poszukiwaczy złota nad rzeką Iwalojoki, gdzie pozostały zabudowania, pozostał taki skansen jak gdyby w naturze. Jest tam też kabina świetna i komfortowa do zamieszkania dla wędrowca. No i późnym, późnym bardzo wieczorem przy trzaskającym mrozie wpadłem do niej jak bomba. Gości zastałem, bardzo miłych też Finów, z którymi od razu trochę ich pobudziłem, pamiętam, ale wstali, bo nie mogli też, byli zdumieni, że ktoś tak się plącze o dziwnych porach. Ja mówię, no ja mam tak zawsze i skąd przybywam. Początkowo troszkę nie dowierzali, następnego dnia dowiedzieli się od okolicznych wędkarzy, którzy skuterami przyjechali na posiadówę też tam, że rzeczywiście ślad narciarza idzie od północy, od zachodu i no, cała ta moja mordownia wyszła na jaw. Ale jak dotarłem na kultale, słuchajcie, w nocy ciekawostka, wojsko fińskie ćwiczyło, manewrowało w dolinie rzeki, tu jest taki głęboki kanion, jak widzicie, latały śmigłowce co pół godziny, na bardzo niskiej wysokości i ci wszyscy ludzie w tej chatce, tam była ich czwórka, wstawali do okna, biegli. Ja ledwo żywy też tam coś zerkałem, co tu się w ogóle dzieje wokół mnie. Ale byłem bardzo szczęśliwy, że wreszcie się udało, bo wyjście z Apis Joki naprawdę to 10 godzin nad Kultale, gdzie no przy normalnych warunkach, przy siadłym śniegu i dobrej orientacji i fajnym lodzie na rzece, dałoby się to zrobić pewnie w 3 godzinki. No mnie zajęło 10. I to byłem naprawdę już zarżnięty. Także kolejny dzień relaksu w znajomym, przyjaznym miejscu, z bardzo fajnym towarzystwem, już nie takim rozrywkowym jak chłopaki z Nadrautu Jarwi, ale było bardzo nam miło i Iwalojoki, znajome miejsca już miały mnie doprowadzić z powrotem do Sariselki, do której jeszcze było daleko oczywiście, ale znajome kabiny po drodze, Kultala, o której tak wiele wam opowiadałem miesiąc temu na szlaku właśnie, na złotym szlaku gorączek, właśnie gorączek złota lapońskich. Tak tutaj Kultale macie o poranku z głównym zabudowaniem. Zostałem, odpocząłem, a potem już rzeką świetnie zamarzniętą w 2018 roku, odbijając na boczną Sotajoki, gdzie osobna gorączka złota miała miejsce. Tak się wydostałem finalnie do drogi, która biegnie w dzicz od strony Kakslautanen z rejonu Sariselki do tej kuttury schowanej daleko, daleko w tajdze tej maleńkiej wioski po Samach nad Iwalojoki, do której nie dotarłem do terchi mojej, bo jakoś te plany mi się już tak pokiełbasiły, że nie miałem, jakoś to wyszło, nie pamiętam co to było, że nie mogłem odwiedzić tej mojej znajomej, która mnie poratowała 6 sezonów wcześniej. I ruszyłem do Sariselki. 30-kilometrowy marsz wyprął mnie kompletnie. Po drodze spałem jeszcze nad Sotajoki w chatce poszukiwaczy złota w Moberginoi, do której też ledwo w sumie dotarłem dnia wcześniejszego. Także nie było łatwo,
ale było niezwykle satysfakcjonujące i tak ta moja przygoda z Hamas Kairą się w roku 2018, tą niezwykle mroźną i słoneczną zimą układała. Tu jeszcze widoki z Kultali o poranku, a tutaj rzeczeni ludzie, fińscy turyści, którzy za sobą mieli przepiękne, przepiękne osiągi, powiem wam, kajakarze zapaleni, więcej na kajakach niż na tych nartach w życiu przeżyli i na przykład mieli na swoim koncie kajakowe rejsy na Morzu Białym w Rosji, na Sołowieckie Wyspy na kajakach, spływali sobie, tam jest taka rzeka Kem, mogę się mylić. Bardzo fantazyjni ludzie, odważni i taka paczka, która zawsze się wybiera gdzieś właśnie w dalekie strony i tu w Kultali sobie przebazowali kilka dni, a ja ich miałem przyjemność spotkać po moich przygodach w Hamas Kairze, o których wam dzisiaj opowiadałem. I tak to mgliste i pochmurne już Iwalojoki, pogoda się nieco zmieniła tego dnia, ale słońca miałem dość i później miało też mnie jeszcze nacieszyć. Wędrowałem sobie po zamarzniętej rzece aż do ujścia Sotajoki. Minąłem kabinę Liliekwista. Kolejne maleństwo, ale łatwiej osiągalne od tych, które dzisiaj wam przedstawiłem. Od tych na końcu świata. Po drodze takie oto suweniry. Kabinę Liliekwista tym razem minąłem, tylko już nie nocowałem. Chciałem to wszystko nadrobić drogi. Zastałem ją w kiepskim stanie. Sypiałem tutaj i w roku 2012, i potem w 2017, a więc sezon wcześniej, kiedy też mnie zatrzymały pękające lody na rzece tutaj w stronę Kultali. Do Kultali dotarłem, jak widzicie dzisiaj, od strony północnej, od dziczy Hamas Tunturi. Reniferów dzisiaj nie było, a mojego bielucha, mojego towarzysza, moich i kompana rozmów sprzed roku nie spotkałem wtedy w tych pochmurnościach nad Sotajoki. Tutaj jego małe wspomnienie. Mam nadzieję, że jeszcze sobie gdzieś tam hasa. Jaż młodzieniaszek to już nie był. Renifer, co się wędrowcy nie kłaniał, tylko drogę tarasował. Chmurna, niepozorna Sotajoki, która nigdy mnie nie puszczała na nartach, tym razem w pełni zamarznięta, świetnie mnie wyprowadziła do tej drogi. Małe spotkania jeszcze ze zwierzyną. I tym oto kanionem dotarłem do osiedla poszukiwaczy złota, chata Pachaoja. Niezbyt te wszystkie miejsca już takie wygodne do spania, bo w środku kamienne paleniska, więc rozgrzanie takich miejsc nieodwiedzanych w zimie przez nikogo graniczy z cudem. No ale w Moberginoi, sąsiadce tej chaty, kilka kilometrów stąd zanocowałem. Oto i ona. Miejsce zupełnie ładnie wygląda, natomiast bez właściwego pieca, bez tego jotula norweskiego, który najczęściej spotykacie w kabinach fińskich, ciężko jest taki obiekt rozgrzać, więc przeważnie chowacie się po ciepłym napoju do śpiwora głęboko. Ogień tam trzaska, ale temperatura w środku to nie wzrasta zbytnio powyżej zera, więc nie ma tej frajdy, co zwykle. Bardzo ładny dzień się potem wykroił. Z tym, że przyszło mi go spędzić już na drodze bitej, oczywiście zaśnieżonej, która biegnie z Kaxlautanem do Kurtury. I tak moja droga do Sariselki, bardzo żmudna, która spowodowała, że się gdzieś tam poprzecierałem na piętach strasznie. A jak wpadłem w ostatniej chwili do kukkeli, tak się nazywają delikatesy w Sariselce, gdzie też serwowane jest ciepłe jedzenie, jest restauracja połączona razem ze sklepem spożywczym. Tak jak siadłem, to jadłem cały czas, aż do zamknięcia. Byłem tak wypruty tymi wszystkimi rozmaitymi i dystansami, i wysiłkiem włożonym, i przygodami, i tymi nieprzewidywalnościami, że trzeba było wreszcie siąść spokojnie i się zatrzymać. Ale pełen satysfakcji, potem miałem dużo czasu wolnego w Sariselce, więc to tu, to tam pobywałem, śpiąc sobie w takiej nowej chatce nieopodal. I tak to mi ta zima 2018 roku dobiegała do końca, tak jak ta nasza dziś 2021 roku dobiega. Za te wszystkie wspomnienia, które odżyły w spotkaniach z wami, no dziękuję wam za wasze towarzystwo, bo
Też mi nie jest łatwo, będąc nie u siebie, nie mając dostępu do moich miejsc ukochanych, funkcjonować. Trochę się z tego życia zrobił kołowrotek, niestety. Irlandia ma może inne atrakcje, ale no właśnie niezbyt współgrające z tym, o czym Wam tu opowiadam, o dziewiczej przyrodzie. A poza tym mamy tutaj nogi powiązane od jakiegoś czasu, aż szkoda to wspominać. Patrząc na przykład na to zdjęcie, gdzie w bezkres tajgi człowiek biegnie i czasu nie liczy. Także za te wszystkie wieczory, których było lapońskich 6 od grudnia, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzisiejszy był finalny na pożegnanie zimy. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to godnie, mimo problemów technicznych na samym wstępie. Tak bywa. Tak bywa. Spontanicznie mówię, z Wami się tutaj porozumiewam, więc i takie przygody się zdarzają. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo i że te nasze spotkania, te moje opowieści, mniej lub bardziej karkołomne, kiedy czasami mi brakuje słowa dla opisu wrażeń, które są bardzo, bardzo osobiste, do Was jakoś przemawiają i kiedyś przyjdzie Wam do głowy w wolnym świecie już. W wolnym świecie, udać się na tą północ, chociażby tą fińską właśnie, być może w drodze na przylądek północny, zahaczyć o te wszystkie miejsca, wspomnieć, że ktoś kiedyś Wam o tym opowiadał i że jest tam do odkrycia połać planety, której często wcześniej nie znamy, bo zachłyśnięci tymi wszystkimi efektownościami, tą pstrokacizną świata, tym hałasem, nie dostrzegamy, jaki drzemie ogrom świata właśnie tam na północy i jak niezgłębiona jest to tajemnica. Kochani, bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Co my tu jeszcze mamy? Na szczęście się podkówka jeszcze z Hammastunturi trafiła. Wzgórz było troszkę. Nigdy na nie nie poluję specjalnie. Wszystko, co się mi przytrafi, to się tym z Wami dzielę. Czasami okupuję to bólem, odmrożonymi dłońmi. Tak było i tym razem, ale warto było. Mnóstwo wspomnień. Z Hammaskairy również. Laserowe, limonkowe zorze niech będą z Wami. Niech się Wam wiedzie. Palcie ogniska do nieba. Opowiadajcie sobie historie. Inspirujcie młodych, starzy i starzy młody, i młodych starzy, starych, żeby to życie jakoś nam biegło we właściwych kierunkach i nigdy nie oddajcie wolności łatwo, bo ciężko jest ją potem odzyskać. Ta wolność na tych moich tutaj wypadach, na tym dzisiejszym właśnie opowiadanym Wam, realizowała się często, jak starałem się Wam to przekazać, przez i bolesne doświadczenia, i nawet takie momenty, gdzie traci się, może nie nadzieję, to jest za duże słowo, nadziei się nigdy nie traci. Właśnie na tym polega cały czar tego wszystkiego i myślę, że w życiu też na tym to polega, że nie możemy nigdy nadziei postradać, natomiast te zawody naszych oczekiwań czynią nas jeszcze mocniejszymi w tym dążeniu przed siebie i oby taki morał z tego wybrzmiał. Jeszcze zorze nad Rautu Jarvi z Wami. Na archiwum nagrań mniej lub bardziej lotnych wiele jest tam tematów daleko północnych. Mamy syberyjskie wspomnienia, karpackie. Wszystkie 20 spotkań z roku ubiegłego znajdziecie na Jauru ku chwale ciszy na YouTubie. Serdecznie Was zachęcam, żebyście subskrybowali. Dla mnie to też będzie motywacja, żeby zadbać dla Was o kolejne ciekawe opowieści, materiały. Jest tego wszystkiego poarchiwizowanego tu i ówdzie u mnie dużo, a myślę też, że mam się czym podzielić jeszcze i z początkującymi, i z bardziej zaawansowanymi włóczykijami. I abyśmy, mówię, nigdy nie zapomnieli o potędze horyzontu, o tym, że tyle pięknego w tym świecie na nas czeka. Także Jauru ku chwale ciszy wszystkich Was serdecznie zaprasza, a ci, co są, wiernie trwają jeszcze z tą moją wydłużającą się opowieścią. Druga połowa meczu nam ucieka. Nie znam wyniku, co tam się dzieje. To zaraz tam też zajrzę. I trzeba będzie powrócić do rzeczywistości. A jeżeli lubicie taką atmosferę tego typu opowieści, jest tutaj trochę na pewno romantyzowania, ale możecie być pewni, że nie ma tutaj żadnego fantazjowania. Wszystko opieramy na prawdzie,
na tym, co się wydarzyło, i bo tylko prawda jest ciekawa właśnie, i te wszystkie klimaty będą utrzymane i na tym profilu facebookowym. Mam nadzieję je kultywować razem z Wami, więc zachęcam wszystkich nowych gości do pozostania. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie. O, a tutaj zaproszenie, słuchajcie, bez logo żadnego, bez napisu, bo już nie zdążyłem w tym całym rozgardiaszu. Dzisiejszą opowieścią sezon zimowych pogadanek, tych przydługawych, tych tak toczących się swoim tempem zakończymy. Natomiast za tydzień na YouTubie, na Jałuruku Chwale Ciszy, zrobię dla Was pilotażowy odcinek serialu Lapońskich Czwartków, który planowałem 2 tygodnie temu, ale pewne perturbacje rodzinne, natury zdrowotnej też niestety się pojawiły i nie miałem trochę głowy, żeby zmontować materiał. Natomiast za tydzień zapraszam Was serdecznie tam i będę Wam pokazywał Harkavare, przepiękny dom tajgi na wschodzie Laponii, na pograniczu z Rosją. Nie będzie to spotkanie na żywo, ale będzie możliwość interakcji na czacie, na kanale YouTube, na Jałuru, ku chwale ciszy. Będzie można się jeszcze raz zanurzyć w borealny las, w królestwo ciszy, dzikiej przyrody, rosomaka, śpiącego niedźwiedzia i wilczych śladów. Także Was serdecznie zapraszam na ten kanał. A te zdjęcia, które nie pasują do naszej dzisiejszej zupełnie historii, to w ramach zapowiedzi już wiosennego sezonu, gdzie nie poprzestaniemy, mówię, na Laponii, tylko tym razem zmienimy kierunek i zabiorę Was w miejsce, o którym marzyłem też przez całe lata. Jak gdyby tło tej wizyty i motywacja do niej tylko częściowo pokrywały się z takimi eksploracyjnymi fantazjami właśnie, jak na dalekiej północy. Zabiorę Was do Republiki Mnichów na Półwyspie Athos, na Świętą Górę Athos w Grecji właściwie. Miejsce niezwykłe, tajemnicze, najświętsze miejsce chrześcijan prawosławnych. No i też przyrodniczo przedsionek graju, odwiedzony przeze mnie wiosną 8 lat temu. Niezwykła sprawa wtedy i spełnione marzenie, o którym Wam opowiem, a więc Morza Południowe tym razem, ale jak widzicie, jeszcze ze śniegami w szczytach, a więc wiosna w pełnej krasie. Jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, jakie w życiu odwiedziłem. W kwietniu przeniesiemy się tam też w naszej dłuższej opowieści, do której się specjalnie też przygotuję, żeby też obok moich wspomnień wędrownych, pielgrzymkowych, że tak powiem, też przedstawić Wam całą głębię historii tego absolutnie wyjątkowego, niepowtarzalnego na skalę świata miejsca. Ostatniej być może tajemnicy w Europie, skarbnicy kultury, no i świętego miejsca też nie da się ukryć. Tutaj macie tylko parę kadrów z Athosu, gdzie zobaczymy się opowieścią na tym kanale facebookowym, no i oczywiście potem też na YouTubie Jałuru ku chwale ciszy. Całe dla Was. Także słuchajcie, mamy godzinę, którą u Was już po 10:20 niemalże zeszło, ale bardzo Wam serdecznie dziękuję. Troszkę dzisiaj się wiłem przez te nasze perturbacje na samym początku, no ale to już też tak bywa. Wszystko jest naturalnie. Dziękuję Wam serdecznie. Żegnamy zimę, witamy wiosnę i oby nam się darzyło, obyśmy mogli, wypatrujmy z nadzieją tego wiosennego czasu. Wiem, że to może być trudne teraz, ale trzymajmy się dzielnie i niech się Wam wszystkim wiedzie i zdrowo, dobrze i pozytywnie. Także najlepsze życzenia z mojej strony, pozdrowienia z Irlandii do Polski i gdziekolwiek jesteście. Kreście plany, nic się nie kończy, wszystko przed Wami. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, zostańcie. No i do następnego razu. Wszystkiego dobrego.